Witam Państwa serdecznie i otwieram 11. sesję Rady Miejskiej w Kamieniu-Krańskim. Jedno na szanowni budynek 11 radnych, oglądaj dzisiejszym 13 radnych, co stanowi formę uprawniającą Rady Miejskiej do podejmowania uchwał. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej. Witam Pana Burmistrza, witam Pana Skarbnika, witam Panią Mecenas, sołtysów i Przewodniczącą Zarządu Mieszkańców Samorządu Kamienia Krańskiego, Pana Starosty Sępolińskiego, Pana Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krańskim, Pana Prezesa LKS Kamionka, Pana Prezesa Gminnego Rzeszenia RZS, przedstawicieli lokalnych mediów oraz pozostałe osoby uczestniczące w dzisiejszej sesji. I zaproponuję porządek obrad. Przyjęcie protokołu z 10. sesji Rady Miejskiej, informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, sprawozdanie z działalności LKS Kamionka i sportu na terenie gminy Kamień Krański, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamień Krański, uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krańskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krański na rok 2019, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sępolińskiemu, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kamień Krański, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Kamień Krański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Informacje, komunikaty oraz sprawy bieżące, zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa ma takie uwagi co do porządku obrad? Chciałbym zaznaczyć, że Panowie Radni mają punkt jeszcze 10, którego my dzisiaj nie będziemy realizować, tak jak tutaj ja zaproponuję taki porządek, jaki odczytałem. Wobec tego proponuję przegłosowanie. Podaję wyniki głosowania do wyjścia do porządku obrad. Na uprawnionych do głosowania 13 radnych przyjęto porządek obrad jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Jeżeli pozwolicie, to na siedząco dalsze obrady. Przystępujemy wobec tego do punktu 2. Przyjęcie protokołu 10. sesji Rady Miejskiej. Proszę. Jeżeli nie ma jakichś uwag, to proszę o na 13 uprawnionych głosom oddano 13, więc jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 3. Informacja burmistrza działalności w okresie. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Panie przewodniczący, rada, szanowni państwo, szanowni goście. To uznanie działalności pozasesyjnej, a mianowicie 30 sierpnia odbyła się Rada Nadzorcza w 31 sierpnia 2022 roku.
Chociczu. Chciałbym podziękować społeczności Chocicza za przygotowanie drużyny. Bardzo fajnie to wypadło. Cieszymy się i taki powszechny odbyt był, że Chocicz bardzo fajnie to wszystko przygotował. 1 września właśnie msza święta w Radzimiu, pieniędzy ofiar II wojny światowej włączona z rajdem wojennym, a mianowicie rajd był od Wilkowa do Radzimia i został zamieszczony tam baner, słynny baner, który jest na książkę całego świata, jak Niemcy wjeżdżają do Polski 1 września 1939 roku. Jest to ten fajny akcent upamiętniający tą tragedię narodu polskiego. 2 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego i tym razem byłem w zespole przedszkolnym. Na otwarciu 5 września odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad. Jej główny temat to było zamarte. Jest tam dużo takich problemów i zresztą dalej jeszcze do tego się odniosę, bo było też i spotkanie w Gminicach. 5 września odbył się 4. katolicki marsz seniorów. Widzę, że impreza bardzo się rozrasta. 5 września również ustępcowy odbił się w Tysce za Martem. 7 września dożynki powiatowe w Sośnie. 8 września odbył się dożynki powiatowe w Zamartem. Tam było też święto całej parafii. Była to dość duża impreza, to też można powiedzieć, że społeczność lokalna bardzo fajnie to przygotowała. 11 września odbyło się seminarium w Komierowie, dotyczyło ono dróg i technologii wykonywania dróg i chciałbym Państwu w tych dwóch słowach powiedzieć, że bardzo mocno wchodzi beton wchodzony na drogie. Technologia pokrywana kosztowo do asfaltu, a jest to mienie dużej. Bardziej się trzymała, dłużej trzyma i lepsze jest po prostu na wierzchnię. 16 września tutaj należy podkreślić 60-lecie małżeństwa państwa drogi z obcasów, które odbył się w Urzędzie Gminy. 19 września odbyła się Rada Rynku Pracy. 18-19 września odbyły Komisje Starej Rady Miejskiej. 20 września spotkanie z KGW, 23 września spotkanie z Wójtem Gminy Chojnicy i już mieliśmy spotkanie szersze z Generalną Dyrekcją z Gdańska z projektantami i praktycznie jeszcze nie mamy własnego konsensusu, a mianowicie jest przygotowywane, są przygotowane projekty na rondo kamionki i chcielibyśmy to uzupełnić razem z nami z tą ścieżką i będzie jeszcze porządzone spotkanie w Chojnicach z Generalną Dyrekcją Dróg i Dyrektorem Dróg i będziemy się konsultować to również z naszą dyrekcją generalną plus z drogami powiatowymi, bo tam będzie trzeba rozwiązać problem skrzyżowania Zamarte i Jeżdżąki. Według fachowców tam jest to niewłaściwe rozwiązanie i jest tam bardzo niebezpiecznie i to będzie trzeba poprawiać, ale to już na ten temat powinien się fachowcy i projektanci później mają to zaprojektować. Wspólnie mamy poszukać finansowanie, żeby ta inwestycja doszła do skutku. 23 września odbyło się również otwarcie wystawy Haftowiańskiego na Gromadzie. Bardzo fajnie, nie wiem, czy po prostu nie przyuczyć się do haftowania. Na dobre żartuję. Nie nadaje się tylko ten żart. No i 23 września również odbyło się otwarcie wystawy na rzecz spowiedź niepodległej państwa polskie, wolny dostęp do morza, powrót po morze Kujaw do Polski 1918-1920 i było się to spotkanie w Dom Kultury i co mnie cieszyło, że bardzo dużo młodzieży było, a jak młodzież interesuje się historią, to nie muszę iść do Boże od nowa, czyli tak troszeczkę, jak to widziałem na tym spotkaniu, możemy się bezpiecznie czuć, bo młodzież myśli o wolności, a to już jest ważne, gdzie widzi te problemy, które nas dotyczyły po państwa polskiego. Wczoraj odbyła się wizyta wojewody kujawsko-pomorskiego i przywrócę nam dofinansowanie do dróg lokalnych 465 tysięcy złotych. Z tego się cieszymy, żebyśmy mogli wykonać tą inwestycję dojazdu drogi do
osiedla w Dąbówce, która jest już od paru lat pomagowana i monitorowana przez mieszkańców, ponieważ jest tam bardzo techniczna droga, a po drugie droga ta służy dojazdu dzieci do szkół i trzeba to po prostu zabezpieczyć. I tu w tym miejscu mam też jeszcze prośbę do pana prezesa i sołtysa obcasu, ponieważ było zapytanie gazowników o możliwość przejścia z gazem przez obcas do zamartego łącznie z pieczarkami, ale inwestycja zależy od obcasu, od przychylności, czy po prostu obcas weźmie ten udział. Jeżeli nie weźmie, to po prostu nie ma dyskusji, nie ma tematu i kończę. A i strefa nadziei się pojawiła, ponieważ sam dyrektor generalny Grzegorzy mówił o tej inwestycji, że można by postępować w ten sposób, uwierzyć na inwestycję. Płocisz poszedł do ponownego rozpatrzenia i czekamy na rozstrzygnięcie, ponieważ została tam inwestycja rozszerzona o piaseczność i opłacalność tej inwestycji. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to uda się zrealizować i tu też taka mała propozycja wyszła do w stronę północnej gminy, ale musimy wszyscy po drodze pomyśleć o tym, że chcemy się przełączyć i korzystać z paliwa ekologicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu następnego. To jest sprawozdanie działalności RKS Kamionka z Polską Akademii Gminy Kamień Ukraiński. I proszę o prowadzenie pana prezesa Kamionki. Bardzo proszę. Ty masz jeden profil, bo to ja mam Artemię. Chciałbym przedstawić sprawozdanie z Kamionki z działalności klubu od roku 2019 w postaci prezentacji. Panie Piotrze, jeżeli można się tu uruchomić. W jakimś czasie będę tutaj Państwu opowiadał to, co się działo w Kamionce w 2019 roku. Realizujemy program, im bardziej coś potrafisz, tym więcej możesz i znaczysz. Projekt napisany na działalność sportową Klubie Kamionka na dwóch sekcji, piłki siatkowej i piłki nożnej. Staraliśmy się o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim w Kamieniu i ten projekt został zaopiniowany pozytywnie. Wartość projektu dotacyjnego to 123 tysiące złotych, natomiast wkład własny to prawie 30 tysięcy złotych. Z tego finansowaliśmy działalność klubu dwóch sekcji piłki nożnej, która składa się z drużyny seniorów oraz z drużyn młodzieżowych juniora młodszego w pierwszym półroczu, obecnie tramkarza, mulnika, orlika, a także grupy żlaka naborowej, a także projekt sekcji piłki nożnej dwóch drużyn kadetek i młodziczek. Drużyny te uczestniczyły w rozgrywkach ligowych na poziomie Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej, osiągając różne sukcesy. Ostatecznie w rozgrywkach ligowych kadetki zajęły miejsce 13, wczoraj młodziczki zajęły miejsce 13 w swojej kategorii wiekowej na 16 drużyn. No, był to postęp w porównaniu do roku poprzedniego. Drużyny natomiast piłkarskie z różnym szczęściem, najlepsze wyniki osiągała drużyna Orlika, która upasowała się na 33 miejsce w województwie na bodajże 120 kilka drużyn, które startowały w tej konkurencji. Natomiast zawsze najbardziej interesuje Państwa drużyna seniorów. No, w zeszłym sezonie, czyli 2018-19, rozgrywki zakończyliśmy na miejscu 5. Obecnie uczestniczymy w rozgrywkach już nowego sezonu i jest to miejsce, które zajmujemy na miejscu 7 po 6 kolejkach. Oczywiście udział także w licznych turniejach organizowanych tutaj na terenie naszego powiatu, a także i województwa. Między innymi w turnieju piłki halowej, borowiackiej piłki halowej, w której uczestniczyła drużyna
Młodzika, a także w turniejach takiej ligi halowej, piłki nożnej, organizowanej wojewódzkiej ligi, w której uczestniczyły drużyny Orlika i Żaka. Poza tym w wakacje klub zorganizował dwa obozy sportowe w zasadzie w formie takich półkolonii dla chłopców w kategorii Młodzik i Orlik. Byliśmy także organizatorami imprez o charakterze ogólnopolskim, bo to były półfinały Mistrzostw Polski w Środkówce Plażowej na plaży w Kamieniu oraz o charakterze wojewódzkim, także z Środkówki Plażowej w kategoriach młodzieżowych. Był to czerwiec i lipiec. Wówczas to przy współpracy z Urzędem Miejskim oraz Kujawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej praktycznie od początku czerwca do 8 lipca toczyły się te rozgrywki, te zmagania i tutaj no myślę, że Kamionka jako organizator główny tego cyklu tych zawodów no wypadał bardzo dobrze. Wysoko zostaliśmy ocenieni przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej za organizację i tutaj trzeba się być z tego zadowolonym. Z tego miejsca chciałbym też podziękować tutaj panu radnemu Dariuszowi Wierzęskiemu, który nas wspierał w organizacji tych zawodów, sam uczestniczył i pomagał. O, tutaj są właśnie te dane, o których wspomniałem, jeżeli chodzi o wartość projektu. O, panie Piotrze, czy można zatrzymać za chwileczkę, tak? Za chwilę do kosztów i przychodów przejdę. Byliśmy także, proszę Państwa, organizatorem takich, oprócz zawodów ligowych, to staraliśmy się o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu Klub 2019. Niestety nasz wniosek po 3 latach akceptacji, kiedy przez 3 lata otrzymaliśmy dofinansowanie, no w tym roku takiego dofinansowania klub nie otrzymał. Byliśmy na liście rezerwowej, niestety i z tej listy nie dostaliśmy żadnych pieniążków. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, gdy będzie realizowana kolejna edycja tego programu, to klub otrzyma wsparcie od ministerstwa na działalność grupy młodzieżowej. W miesiącu czerwcu rozpoczęliśmy starania także o uzyskanie certyfikatu szkółki piłkarskiej, który otrzymuje się od Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i Kamionka stara się o uzyskanie certyfikatu na poziomie brązowym. Jest to najniższy poziom z racji wymagań, jakie stawiane są przed takimi szkółkami, klubami. Musi być odpowiednia kadra, przede wszystkim trenerska, całe zaplecze, sprzęt sportowy, to jest taki pierwszy, później musimy realizować program szkolenia w oparciu o AMO, czyli Akademię Młodych Orłów, przygotowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Mieliśmy pierwszą wizytę kontrolną, która no, zakończyła, jeżeli chodzi o realizację tego certyfikatu, uzyskanie tego certyfikatu zakończyła się pozytywnie i jesteśmy na kolejnym etapie. W drodze do właśnie uzyskania tego certyfikatu szkółki piłkarskiej. Myślę, że to jest taki punkt, który niejako podnosi rangę naszego klubu i naszego szkolenia w naszym klubie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o przychody, które tutaj widzimy, to są dane z księgowań, które w pierwszym półroczu do 30 czerwca i dotacja z Urzędu Miejskiego na poziomie 63 123, czyli połowa mniej więcej. Przychody statutowe, czyli wszystko to, co klubowi udało się pozyskać, to jest blisko ponad 30 tysięcy, z tego składki członkowskie 8760, darowizny 800, przychody z reklam 600, pozostałe przychody 16 tysięcy, tak proszę jeszcze, możemy chwileczkę, 16 609 zł, umowy sponsorskie 3400 i kapitalizacja odsetek to 2 złote 28 groszy na koncie bankowym. Natomiast całość przychodów to ponad 93 tysiące złotych. Wydaliśmy w tym pierwszym półroczu
pieniądze w wysokości na sekcję piłki nożnej ponad 15 tysięcy, sekcję piłki siatkowej 14, utrzymanie stadionu 9,5 tysiąca. Koszty administracyjne to są głównie koszty związane z zatrudnieniem księgowej 1200 zł i koszty stowarzyszenia, czyli takie, które nie są uwzględniane z dotacyjnych pieniędzy 27 tysięcy, w sumie 98 tysięcy. Różnica 5 tysięcy wynika z tego, że na dzień 30 czerwca, na podstawie którego jest to zestawienie, nie otrzymaliśmy jeszcze wpłaty za organizację zawodów w siatkówkę od Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej. To było 5 tysięcy. Na chwilę dzisiejszą ta zaległość została uregulowana. Jakie problemy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o klub Kamionka? Problemy numer jeden jest przede wszystkim stadion miejski, o którym tutaj już wielokrotnie wspominałem, konieczność remontu tego stadionu. Jako klub nie jesteśmy w stanie wyremontować. Jak widzicie Państwo, tam prawie 10 tysięcy kosztów utrzymania stadionu. To koszty, które związane są z drobnymi naprawami, a także z opłatami za media. A więc jest to sporo, że tak powiem. Natomiast na remonty, no to klubu już nie stać, a wymaga remont przede wszystkim budynek. Cały budynek oraz murawa. I jeżeli chodzi o tutaj klub i zarząd, to jesteśmy powiedzmy przyjąć taką drogę, aby rozpocząć może te zmiany, no przede wszystkim tutaj już za Państwa zgodą i jeżeli się znajdą pieniądze w budżecie, od modernizacji płyty boiska poprzez nawodnienie. W tym roku no, susza kolejny raz udowodniła, że niestety trzeba murawę pokrywać, gdyż jeżeli nie będzie pokrywana, to będzie ona po prostu zniszczona. To po pierwsze, więc system nawadniający, który można by połączyć z zbieraniem wody opadowej, deszczowej, która no, jest dosyć intensywna w niektórych okresach roku, do cystern. I później można z tej wody w pewien sposób korzystać. Ja powiem tylko, kto jest pan prezes z FDKM, że na wodę Kamionka w zeszłym roku wydała podlewanie stadionu. W zeszłym roku kalendarzowym, czyli 2018, wydała ponad 7 tysięcy złotych. W tym roku na razie faktury, które wpłynęły, to jest bodajże na około 2 tysięcy, ale okres letni jeszcze ZDKM nie wystawił na czasów, więc nawet nie wiem, jaka to będzie cena, tak, za tą wodę. A więc, proszę Państwa, no, co roku wydajemy blisko 7 tysięcy na podlewanie wody, podlewanie murawy. Więc gdybyśmy się tutaj jakoś zorganizowali, to można byłoby to oczywiście ograniczyć. Jest to woda, która przyszła w innych miejscach, no, bo to jest woda spożywcza, którą możemy zużywać, a do podlewania aż tak dobrej jakości wody nie potrzeba. Można by wykorzystywać tą wodę opadową, której no, chociażby z samego stadionu jest sporo. A więc koszty by zasadniczo znalazły. No, koszty były na początku spory, bo trzeba byłoby zamontować cysternę, w której ta woda się gromadziła. To tam, myślę, że taka cysterna na 20 tysięcy litrów to by bilansowała podlewanie wody na jakiś okres 2-3 tygodni bezopadowy. Także można by było tą sprawą się pochylić. Kolejną rzeczą jest fakt, że przy obecnym systemie podlewania, czyli podlewania, którą dokonuje gospodarz obiektu na zasadzie rozciągania węży, rozstawiania zraszaczy, wykonuje to wczesnych godzinach porannych, ewentualnie przy zachmurzonym niebie, bądź po południu.
to już w zasadzie poza jego godzinami pracy, ale przychodzi i podlewa, to mimo wszystko Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że podlewanie w dzień, czy tam powiedzmy nawet w ten słoneczny okres, jest mało efektywne, gdyż większość wody albo bezpośrednio odparuje, a efektów nie ma. Trawa nawet cierpi w tym momencie. Najefektywniejsze to jest takie podlewanie nocne i systematyczne. Wówczas ilość wody jest mniejsza potrzebna do powlania tego obszaru. A tak często tą wodę, którą wylewaliśmy, szła z powrotem do atmosfery i praktycznie je traciliśmy, nie zyskaliśmy. Zważywszy na sytuację klimatyczną, jaka coraz bardziej dotyka nie tylko tutaj pruisko i rolnictwo, susze, która już nie pierwszy raz dotykała nasz rejon, myślę, że takie podlewanie byłoby jak najbardziej efektywne. I to podlewanie i wymiana murawy, czy naprawa tej murawy, wydaje mi się, byłaby pierwszym etapem modernizacji boiska. Później można by pomyśleć o modernizacji samego budynku, a tutaj przede wszystkim wymiana dachu, który nadal jest segmentowy, to jest połaź powyżej 500 metrów kwadratowych, jest bardzo, bardzo duża, jeszcze termitu. Przy okazji można by pomyśleć o dociepleniu obiektu, gdyż w okresie jesienno-zimowym praktycznie nie jest nieużywany, ale to jest on najbardziej tak naprawdę niszczeje. Z tego względu, że no, przemarza sufitu od dachu, ściany są zawilgocone, gdyż no, nie ma izolacji, fundamentów. Wszystko to wychodzi do wewnątrz budynku i praktycznie co dwa lata klub musi odmalowywać wszystkie korytarze. Płytki odsadzają, więc to są kolejne koszty, więc taka hydroizolacja tego budynku, docieplenie go przynajmniej od strony tutaj księdza, jakbym powiedział, bo od strony boiska to może byłaby niesensowna, gdyż no, styropian mógłby rozliczać piłka, czasami uderzy styropian i zniszczy, ale od tamtej strony jak najbardziej. Proszę Państwa, wymogi współczesnego sportu, w ogóle licencyjne dla klubu, które określił Polski Związek Piłki Nożnej, są takie, że na stadionie powinny być wydzielone strefy dla kibiców przyjezdnych, dla kibiców miejscowych. One powinny być odgrodzone od siebie. Praktycznie wyjścia powinny być tak zorganizowane, żeby te grupy kibiców się nie mogły ze sobą spotkać. Są to wymogi nie na poziomie ekstraklasy, czy nawet wyższej trzeciej ligi, ale na poziomie właśnie rozgrywek nawet tutaj A-klasowych. Poza tym zapewnienie szatni o pewnym komforcie, czyli też są podane powierzchnie. Ja teraz Państwu może nie przytoczę dokładnie, jakie to są powierzchnie, które się wymaga dla szatni, dla drużyn piłkarskich, które przyjeżdżają na zawody. Ta szatnia jest także określona, że minimum oczywiście toaleta, jeżeli jest z trzema co najmniej oczkami, przystępem do toalet, do łazienek, także oddzielnych od sędziowskich, a obecnie odbywa się także sędziowie po meczu, to korzystają tutaj z zawodnikami razem, korzystają z szatni, tam na razie nie mają problemów, ale te zasady licencyjne są takie, jakie Państwu przedstawiam. Klub co dwa lata stara się o licencję na to, że może występować w rozgrywkach ligowych. I tak naprawdę tą licencję przyznaje Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o przyznawanie tej licencji, to w wielu przypadkach ten Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej przymyka na niektóre rzeczy oko, tak? Powiedzmy coś, jakie są braki, niedociągnięcia, to oczywiście tutaj są one nie dyskwalifikują bezpośrednio klubu, ale to jest warunkowe, ta licencja przyznawana, tak? W uzupełnieniu tychże braków. No w tym roku staraliśmy się o tą licencję, bo minął okres dwuletni. Otrzymaliśmy ją, aczkolwiek troszeczkę tam musiałem tłumaczyć, że staramy się
modernizować i tak dalej i tak powiedzmy, że na zasadzie warunkowej tą licencję klubową otrzymać. Gdybyśmy nie otrzymali tej licencji klubowej, to nie możemy uczestniczyć w rozgrywkach ligowych na żadnym poziomie rozgrywkowym, ani młodzieżowym, ani seniorskim. Czyli tak naprawdę tutaj kamień zostałby wykluczony z tej mapy sportowej województwa kujawsko-pomorskiego. Myślę, że w związku z tym musielibyśmy się nad tą kwestią też pochylić. Jest także obostrzenia w stosunku do kibiców, znaczy obostrzenia. Dla odpowiedniej liczby miejsc, które mamy, obecnie jest to oszacowane na 400 miejsc na stadionie. Powinny być co najmniej 4 toalety dla kibiców. A jest? Nie ma żadnej. Nie ma dla kibiców żadnej toalety, tak? To też jest to warunkowane w zapisach licencyjnych. Ta książeczka licencyjna ma blisko 50 stron i jeżeli Państwo sobie będziecie chcieli się zapoznać, to ona jest ogólnie dostępna na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej, także można się z tym licencją. To jest licencja dla klubów czwartej ligi niższych. To są takie ogólne wymagania, które stawiane są. Wysokość płotu tam jest określona, tak? Parkanu, odległość od boiska kibiców, ławka rezerwowych, także to jest określone, a nawet przejście zawodników, żeby ci zawodnicy, którzy wychodzą na boisko, nie mieli kontaktu z kibicami. Nie można złapać? Także no myślę, że trzeba nad tą sprawą się bardzo mocno pochylić i jeżeli nie stać nas na pełną monetyzację w formie jednorazowej, to przynajmniej żeby to rozpocząć etapowo, systematycznie, żeby to jakiś przybrało jakiś taki cel docelowy, powiedzmy za 3-4 lata, żebyśmy mogli tam powiedzmy powiedzieć, że no teraz to mamy te wszystkie wymagania spełnione i możemy spokojnie tą kwestię licencyjną, a poza tym bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze, proszę Państwa, bezpieczeństwo nie tylko zawodników, ale także i osób, które przychodzą na stadion, czy oglądać mecz, czy po prostu korzystać z obiektu rekreacyjnego, czy pobiegać, bo takie osoby także przychodzą i korzystają z tego obiektu. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że niektórzy mieszkańcy nie potrafią uszanować mienia wspólnego, jakim jest stadion miejski, który no, staramy się jako klub udostępnić wszystkim mieszkańcom, ale największa dewastacja następuje właśnie w okresie między treningami, w wieczorowych porach, kiedy na stadionie nie ma nikogo, nie ma gospodarza, nie ma trenerów, nie odbywają się żadne zajęcia i wówczas to jest punkt zbiórek różnych osób, które spożywają alkohol, palą papierosy, nie wiem co jeszcze robią, śmiecą ogólnie, dewastują, niszczą ławki, rysują na ścianach różne no, obraźliwe rysunki. To wszystko po prostu powoduje, że no, obiekt bardzo szybko niszczy. Zamykaliśmy ten obiekt na kłódkę, staraliśmy się pilnować tego, ale mimo wszystko różnymi sposobami te osoby przedostają się na ten obiekt. Jest monitorowany bądź co bądź. Ale te osoby już wiedzą, gdzie ten monitoring jest, obejmuje jaki obszar i po prostu unikają tych terenów. A najgorsze jest to, że jeżeli już nawet sobie spożywają ten alkohol w tym miejscu publicznym, to są śmietniki, to nie potrafią tej butelki wrzucić do śmietnika, tylko po prostu potłuczą ją na trybunach, po prostu bądź nawet jeszcze rzucają na boisko, bądź na wierzchnię. I to jest przykre, że to są mieszkańcy naszej gminy, bo nie sądzę, żeby tutaj ktoś z Sępólna czy z Chojnic przyjeżdżał wypić butelkę wina, tak? A tak to się niestety dzieje, no i to jest przykre. Ja monitorowałem kilka razy tą sprawę na policję. No patrole przyjeżdżają, tak szczerze mówiąc,
i mam tam informację, że przejeżdżają, ale tak naprawdę jak oni wieczorem jadą, to widać dokładnie na tym łuku, a tych, którzy siedzą na trybunach, to ich nie widać. No, jak Państwo przechodzicie, to niestety tak to jest. Więc czułem się bezkarny. Przechodzą tam przez płoto, co wycięca, wyłamują szczeble te stalowe. Także no jest ogólna dewastacja. Jak tą sprawę rozwiązać, nie mam pojęcia. Po prostu to jest taki brak jakiegoś takiego wychowania i szacunku dla mienia wspólnego, które no, obecnie mam chyba powszechnie widoczne we wszystkich częściach naszej gminy, nie tylko niestety. To tyle, jeżeli chodzi o moje sprawozdanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, przewodniczący, czy teraz, czy na koniec sprowadzę? Na koniec. Jeszcze można, bo zapomniałem o bardzo poważnej rzeczy. No, klub jeszcze bierze udział, Kamionka jest po prostu takim przewodnim klubem w gminie, więc z racji tego, że prowadzone są eliminacje do Olimpiady Sportowców Wiejskich Tokio 2020, które odbędzie się w Sępólnie, tutaj niektóre dyscypliny będą rozgrywane także w Kamieniu, to te eliminacje już się toczą. I na chwilę dzisiejszą mogę powiedzieć, że do Olimpiady na 100% awansowały pary siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn. Piłkarze są na etap, przeszli trzecią rundę. W wtorek był mecz rewanżowy. Zwycięzcą tutaj drużyny z Kamienia, którą prowadzi pan Mateusz Szafrański, pierwszy trener drużyny Kamieński. Wtedy jazdy Dobcza. Mecz o godzinie 17. Chłopacy pani Martu wrócili o godzinie 21. No także 21, a w sierpniu, gdy był wyjazd do Świecia nad Osą, to bodajże po 24 wrócili się z zawodów. Mecz o godzinie 18, skończył się przed 9, kawał drogi w Świecie nad Osą, po godzinie 12. Także na tą porę piłka nożna przeszła kolejną migrację, dostała już ostatnia runda. I w tej rundzie spotkamy się z gminą Koronowo, ale to będą rozgrywki już na wiosnę. No i później Olimpiada na początku czerwca. W październiku i listopadzie zaczną się eliminacje w siatkówce tej tradycyjnej, czyli sześcioosobowej, kobiet i mężczyzn. Dziękuję też. No tak, Kamionka organizuje te drużyny. Będziemy startowali w tych eliminacjach, zobaczymy z jakim szczęściem. Mamy nadzieję, że się dodaje. Tylko dodam, że na Olimpiadę piłki nożnej awansują zaledwie 4 drużyny, z czego Sępólno jako gospodarz ma zagwarantowane miejsce, także naprawdę walczymy o 3 miejsca w całym województwie. No i zostało 6 drużyn do tych trzech miejsc. Tak? Trzy gminy, które jeszcze rywalizują te 3 miejsca, ale to rozstrzygnięcia, jak powiedziałem, na wiosnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poproszę prezesa, tak? Zrzeszenie, bardzo proszę, panie prezesie. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Sprawozdanie działalności Gminnego Zrzeszenia LGBT w Kamieniu Ukraińskim za rok 2019. Gminne Zrzeszenie LGBT skupia w swoich szeregach 7 naszych wiejskich LGBT-ów. Są to Centrum Podkaz, HZ Zamarte, Zryw Dąbrówka, Odrodzenie Czerwica, Orzeł Dąbrowa, LGBT Płocisz, Wiktoria Orzeł. Skupiamy także w swoich szeregach Kamionkę Kamień Ukraiński, z tym, że Kamionka ma swój zarząd i osobny budżet. W miesiącu lutym zorganizowaliśmy 8. edycję Ligi Futsala, która odbyła się w hali sportowej w Kamieniu Ukraińskim. Do rozgrywek zgłosiło się 10 naszych drużyn z gminy. Są to nasze gminne LZS-y oraz juniorzy, oldboye oraz nimy. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Centrum Obkaz, drugie miejsce
LZS Grosicz, trzecie miejsce Olbrzymia. Na zakończenie Ligi Futsala zorganizowaliśmy gminny turniej Olbojów. Tutaj po zaciętej walce wygrała drużyna z Kamienia Krańskiego przed Dąbrową i drużyną z Dąbrowki. 29 marca odbyło się walne zebranie delegatów, w którym uczestniczył burmistrz Kamienia Krańskiego, pan Wojciech Łąski oraz przewodniczący Rady Gminy, pan Kazimierz Warycha. Zarządowi Gminnego Zrzeszenia udzielono absolutorium i przyjęto plan działania na rok 2019. Zarząd Gminnego Zrzeszenia zbiera się w ciągu roku 6 razy. Wiosną nasze drużyny uczestniczyły w rundzie rewanżowej Ligi Powiatowej w piłce nożnej. Łącznie do rozgrywek zgłoszonych było 204 zawodników z 7 naszych KZS. Spisywały się one bardzo dobrze. Zarówno zajęliśmy pierwsze 5 miejsc. Tytuł mistrza wywalczyła drużyna Centrum Obkaz, drugie miejsce Zryw Dąbrówka, trzecie Orzeł Dąbrowa, czwarte HZ Zanarte, piąte LZS Kłosicz. Dodam, że od 6 lat nasze drużyny gminne zdobywają mistrzostwo powiatu, a najczęściej całe podwójne. Zostawiając w polu pokonanych drużyn tak znane drużyny w powiecie, jak drużyny z Waldowa, później dzisiejsza drużyna A-klasowa, drużyny z Piaseczna, późniejsza drużyna A-klasowa, czy drużyna z Sośna i Zabatkowa. W okresie letnim na plaży miejskiej w Kamieniu zostały zorganizowane dwa turnieje w piłce plażowej. Turniej mistrzostwo gminy, a zarazem Puchar Burmistrza Miasta i Gminy. W tym turnieju uczestniczyły tylko nasze LZS-y. Był to turniej zamknięty. Wygrała drużyna Orła Dąbrowy przed Wiktorem Orzełek i LZS Łodzicz. Drugi turniej był turniejem otwartym, był Puchar Prezesa Banku Więzborskiego. W tym turnieju drużyny pierwsze miejsce zajęła drużyna Time Kamień, druga LZS Kłocicz, a trzecie miejsce Centrum Obkaz. Od dnia 1 września 2019 roku drużyny naszego zrzeszenia rozpoczęły rozgrywki w 13. edycji Ligi Powiatowej w piłce nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn z naszych LZS-ów. Niestety na czas rundy jesiennej z rozgrywek wycofała się drużyna Wiktorii Orzełek. W roku 2019 otrzymaliśmy środki finansowe od Urzędu Miasta i Gminy w Kamieniu Krańskim w ramach zadania pod nazwą Sportowe Aktywności Gwarancja Długowieczności w kwocie 40 tysięcy złotych. Warunkiem przyznania tej dotacji było pozostanie wkładu własnego w kwocie 6930 zł. Dlatego też nasze LZS-y organizują festyny wiejskie, zabawy karnawałowe, z których zysk przekazują jako wkład własny z naszego zrzeszenia. Jako gminne zrzeszenie na zakończenie zorganizowaliśmy zabawę karnawałową po raz drugi. Był to gminny bal sportowca, z którego zysk w kwocie 1268 zł przekazano również jako wkład własny dla naszych LZS-y. Zabawa ta odbyła się w Domu Kultury w Kamieniu Krańskim. Nasze drużyny w ciągu roku rozgrywają około 36 meczów rocznie. 22 mecze ligowe, to dwa sparingi przed każdym sezonem. 7 meczów w ramach rozgrywek o mistrzostwo gminy w piłce halowej oraz 2 mecze na plaży. Odejmując od kwoty dotacji, ubezpieczenie zawodników, koszty księgowe, opłaty zgłoszeniowe za zawodników do Ligi Powiatowej oraz koszty sędziowskie organizowanych przez nas zawodów, na jeden mecz przypada kwota 110 zł. Za tą kwotę musimy utrzymać boisko, jest to koszenie, nawożenie, wysypywanie lin, zorganizować transport na mecze wyjazdowe, zapewnić zawodnikom sprzęt oraz naboje. Myślę, że środki przekazane na gminne zrzeszenie są dobrze wykorzystywane.
Dodam też, iż na mecze naszych drużyn przybywa bardzo dużo mieszkańców naszych sołów, drużyn, biegów. A niektórzy kibice jeżdżą za swoją drużyną po całym powiecie. Krótkie sprawozdanie finansowe. Za okres od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2019. Kwota dotacji z umowy, jest to kwota na cały rok, 40 tysięcy złotych. Przekazana łączna kwota dotacji do dnia 31 sierpnia to kwota 28 tysięcy. Całkowity koszt z okresu do 31 sierpnia to 24 376 zł i 61 groszy. Koszty pokryte z dotacji to 20 720 zł i 12 groszy. Koszty pokryte z wkładu własnego to 3656 zł i 49 groszy. Jeżeli chodzi o nasze problemy, pierwszy i myślę najważniejszym, brak jakiejkolwiek pomocy medycznej na meczach rozgrywanych przez nasze drużyny. Omawialiśmy to na komisjach, padło na parę dobrych propozycji. Myślę, iż zakup dla każdego RZS-u torby medycznej za, no nie wiem, około jakieś 500 zł wystarczyłoby, w znaczny sposób rozwiązałoby ten problem. Padła też propozycja przeszkolenia naszych działaczy, zawodników w zakresie pierwszej pomocy, coś się wydaje dobrym rozwiązaniem. Drugi problem to problem wzrostu kosztów otrzymania naszych rezerw. Drożeje praktycznie wszystko, począwszy od paliwa na doproszenia boiska i na dojazdy, drożeje sprzęt sportowy czy bakno na wysypywanie boiska. Dlatego zwracam się z wielką prośbą do Rady Gminy, do pana burmistrza o zwiększenie dotacji w przyszłorocznym budżecie o jakieś kwotę 4-5 tysięcy, co w znacznym stopniu ułatwiłoby nam funkcjonowanie. Nadmienię, iż nikt z naszych działaczy za swoją społeczną pracę nie pobiera wynagrodzenia. Na koniec w imieniu własnym działaczy poszczególnych RZS-ów oraz zawodników chciałem podziękować Radzie Gminy, panu burmistrzowi za środki przyznane na nasze zrzeszenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pani Natalia, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim gratuluję osiągnięć i sukcesów. Gratulacje do naszych sportowców. Mam pytanie pierwsze do pana prezesa Mariusza Lisa. Mówi pan, że nie dostaliśmy dofinansowania z ministerstwa. Do tej pory otrzymywaliśmy, tak? Z jakichś powodów tego nie otrzymaliśmy. I proszę powiedzieć, może pan jeszcze raz powiedzieć, jakie to jest dofinansowanie i o jakiej kwocie w ogóle mówimy? Znaczy, dofinansowanie jest na wysokości 15 tysięcy na działalność klubu. Projekt, który napisałem, obejmował zajęcia sportowe dla zawodników z kategorii młodzieżowych. To jest na zajęcia sportowe dla dzieci, to były z kategorii siatkówki i piłki nożnej, dwie drużyny. W zasadzie wyjaśnienia z ministerstwa, dlaczego nie otrzymaliśmy żadnego, nie było. Po prostu znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Nie zostaliśmy odrzuceni ani formalny, wniosek został zaakceptowany, ale pewnie z powodów, że było bardzo dużo wniosków, uznano, że zatrzymaliśmy te pieniądze w tym roku. Jeszcze jedno pytanie odnośnie stadionu. Tak, chodzi o tą dewastację. Bo rzeczywiście byłam świadkiem, widziałam, jak wygląda stadion rano, po nocnych, no w rywalizacjach można powiedzieć, butelki rozwalone, śmieciowisko totalne. I się tak zastanawiam, bo wiem, że na stadionie jest kamerka i rozumiem, że ta kamerka, ona jakoś, no, nie spełnia swojej funkcji. Ona nie jest na podczerpień, zgadza się?
No to tutaj pan Piotr może więcej powie na kwestie techniczne tej kamery. Znaczy mamy aktualnie tam dwie kamery, które działają w podczerwieni, ale obejmują tylko ławki. Nie obejmują miejsc, które są na szczytach tych dwóch budynków, w tych przejściach oraz te na ścianach właściwie od parafii. I tam no, po prostu nie mamy podglądu. No, osoby, które tam spędzają ten czas, że tak powiem, no wiedzą, gdzie te kamery sięgają. I po prostu no, w tych kątach, gdzie nie mamy tego monitorowanego, tam dzieją się te wszystkie te sytuacje, o których tutaj była mowa. No właśnie, nasuwa się też pytanie sensowności zamykania stadionu, bo jeśli ta dewastacja ma miejsce, mimo tego, że stadion jest zamykany, bo powiedzmy sobie, że on jest na kłódkę, na łańcuch zamknięty, a mimo tego młodzież, ludzie wchodzą przez płot, no wchodzą od strony proboszcza, bo widziałam, to rzeczywiście jest bardzo nisko i nie trzeba być jakoś super sprawnym fizycznie, żeby tą przeszkodę pokonać. No to jaki jest sens zamykania stadionu i no, blokowania stadionu dla tych, którzy chcą rzeczywiście korzystać z niego, tak? Biegania, nordic walking był uprawiany wcześniej. No, to pytanie, czy jest sens po prostu zamykać? Tym bardziej, że wiemy, jak stadion wygląda. Czy bardziej można go zdewastować? Nie wiem. Mam wątpliwość co do tego. No ale rzeczywiście zaśmiecanie to jest poważny problem. Tylko czy no zamykaniem stadionu to rozwiązujemy ten problem? No to są dwie kwestie, tak? Bo kwestia bezpieczeństwa, jeżeli to się stanie oczywiście na zawodach sportowych i wypadek, no to rozumiem, to wiadomo, że to się stało w czasie zawodów, tak? Tutaj są świadkowie. Natomiast gdyby doszło do jakichś incydentów na stadionie, tutaj zarząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i no jeżeli ktoś wszedł bramą, to znaczy, że mógł tam wejść. Jeżeli jest brama zamknięta, on wszedł, czyli złamał pewne przepisy, a więc tutaj już popełnił pewne przestępstwo i w ten sposób my jesteśmy chronieni, że tak powiem, prawem, tak? Bo nikt z nas nie pracuje tutaj w klubie za jakiekolwiek pieniądze. Cały zarząd pracuje na zasadzie wolontariatu, tak? Społecznie. Gospodarz obiektu jest od godziny powiedzmy 7 do 8 do 15. Natomiast po południu trenerzy, jeżeli są prowadzone zajęcia, są na obiekcie, a później to, no ale to nie każdego dnia, tak? Więc jeżeli ktoś wchodzi i dewastuje, jest otwarte, to znaczy, że zaprasza się go tam. A jeżeli jest to zamknięte, czyli łamie prawo, no policja no, nie egzekwuje tego, tak? W żaden sposób nie próbuje tutaj tej sprawy załatwić, myślę, tak jak należy. Nie chciałbym zwrócić tutaj winy na policję, bo pamiętacie państwo, w zeszłym roku był mecz z Zawiszą i wielkie siły policyjne zjechały do Kamienia, ale żeby zainterweniowały na stadionie, byłaby konieczność mojego specjalnego telefonu do komendanta policji w Sępólnie, który zadysponowałby rozkaz, że te siły policyjne mają wejść dopiero na stadion. Tak to mniej więcej procedura policyjna wygląda. Oni sami z własnej woli, nawet jakby tam coś się działo, bo odpalono terrace, nie mogli wejść na stadion. To musiałby zdecydować tutaj organizator imprezy, czyli w tym przypadku prezes Kamionki, tak, który był na stadionie, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i on decydował. Nawet firma ochroniarska, którą wówczas mieliśmy zatrudniona, oni też raczej nie chcieli ingerować i angażować ją tam w jakieś przepychanki z kibicami Zawiszy. Także z tym bezpieczeństwem, to wiecie państwo, to jest bardzo, bardzo trudno. I policja też ma w pewnych momentach no, związane ręce, bo jeżeli to jest zamknięty obiekt, no to coś się tam dzieje. Nie wiem, jak to rozstrzygnąć pani Natalii. Jest to problem praktycznie no, tutaj na naszej społeczności. Gdyby tam się nic nie działo, takiego złego, tak? No to ja nie widzę przeszkód, żeby tam wchodzono i korzystano. A natomiast zimą, określenie jesienno-zimowym już na powiedzmy połowę listopada, to mamy definitywnie zamknięty stadion i na pewno będzie w tym roku także zamknięty do połowy marca, zakluczony na kłódkę, bo wówczas nie ma w ogóle żadnych rozgrywek, treningów, nie ma też gospodarza obiektu i on jest zamknięty. Tak, ja rozumiem, że nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za rozboje, ale tak sobie myślę, że może jest kwestia aktualizacji regulaminu i po prostu takiego zapisu, że no,
ktokolwiek wchodzi na teren stadionu, ponosi odpowiedzialność za to, co, no, co się na nim wydarzy, tak? I za swoje zdrowie. Nie pamiętam dokładnie zapisu, ale chyba coś tam w tym sensie jest w tym regulaminie jest zapisane, także... Czyli każdy bierze odpowiedzialność za siebie, tak? To faktycznie tak, ale wiecie Państwo, jak to czasami... I tak, jeszcze tylko kwestia stadionu. Bardzo cieszę się, że ten temat jest poruszany, chociaż myślę, że to nie jest pierwszy raz, kiedy temat stadionu jest poruszany. Z tym, że z jakichś powodów był on gdzieś tam zrzucany na boczny tor. I może dlatego to doprowadziło do tego, że stadion wygląda jak wygląda, no jest totalną ruiną. Nie wyobrażam sobie, żeby koszt modernizacji stadionu, może zacznijmy od projektu, nie był uwzględniony w przyszłorocznym budżecie. To jest po prostu coś, co musimy zrobić. Stadion się po prostu sypie. Dużą wątpliwością dla mnie jest to, że chcemy ten obiekt w ogóle remontować. Uważam, że on jest w takim stanie. Byłam tam w ostatnim czasie wielokrotnie i w ogóle mam takie odczucia, że z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej, bo tam z góry w ogóle te tynki się już całkiem sypią. Uważam, że w ogóle ten budynek powinien być zrównany z ziemią i postawiony od nowa. Zróbmy coś porządnie od A do Z, a nie próbujemy znowu łatać dziury. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj inspektor ze spraw sportu, nie widzę go, kto w imieniu jego chciałby przedstawić. Bardzo proszę, bo nie zauważyłem. Nie wiedziałem, kto to jest. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni zebrani. W imieniu pana Szlocherta chciałbym przedstawić informację o funkcjonowaniu sportu w gminie w 2019 roku. Na terenie gminy działa klub sportowy Kamionka, który posiada dwie sekcje, sekcję piłki nożnej i siatkówki. Zarejestrowanych jest 7 kół ludowych zespołów sportowych. Są to kluby piłkarskie, Płocicza, Dąbrowy, Orzełka, Odkasu, Zawartego, Dąbrówki i Majcerpiku. 6 drużyn gra w lidze powiatowej i stanowią one o jej sile, zajmują czołowe miejsca. W rozgrywkach występuje około 170 zawodników. Ze względu na kłopoty kadrowe udział w rozgrywkach w rundzie jesiennej zawiesiła Wiktoria Orzechy. Baza sportowa na terenie gminy to hala sportowa Tury Cepicy, 2 sale szkolne, 1 stadion, 10 boisk piłkarskich, kompleks Orlik, którego skład wchodzi boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne. Boisko wielofunkcyjne przy hali sportowej w Kamieniu, boiska wielofunkcyjne na plaży, 4 boiska do siatkówki i boisko do plażowej piłki nożnej. 2 siłownie zewnętrzne na jeziorach Mochel oraz na osiedlu Sienkiewicza. Boiska mniejsze przy szkołach i w sołectwach to w miejscowości Witkowo, Jerzmionki i Okres. Budżet. Na sport w 2019 roku zaplanowano kwotę 218 015 zł, w tym fundusz sołecki 7,5 tys. zł i dotacje przyznawane w formie konkursu 163 000 zł. Budżet dla LKS Kamionki to jest 123 000 zł. Budżet dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 40 000 zł. Pozostałe środki, wynagrodzenie bezosobowe zaplanowane na 13 000 zł, wydatki do września 8 400 zł. Zakup materiałów na wyposażenia zaplanowane na kwotę 10 000 zł, wydatki to 7 246 zł 52 grosze. Fundusz sołecki, zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 7 500 zł. Wydatki to 5 373 zł i 8 groszy.
zakup energii zaplanowany kwotę 9515 zł. Wydatki to 5198 zł 60 groszy. Zakup usług remontowych zaplanowany kwotę 2000 zł. Brak wydatku. Zakup pozostałych usług zaplanowany na kwotę 6000 zł. Wydatki to 5 600 zł. Wykorzystanie hali sportowej. Zajęcia w sali sportowej odbywają się w godzinach od 17 do 21.30. W okresie od października do marca wszystkie terminy są wykorzystane. Głównie są to treningi poszczególnych grup szkoleniowych LKS Kamionki oraz drużyn LZS. Dużo osób korzysta z zatestowanych urządzeń znajdujących się w siłowni. Wpłaty uczestników na wynajem hali i siłowni wyniosły w bieżącym roku 2240 zł. Odbyło się wiele imprez. Największą popularnością wśród kibiców cieszyły się gminna Liga Futsalu organizowana przez Gminny Związek LZS oraz Urząd Miejski w Kamieniu Krajewskim. W grudniu odbył się turniej halowej piłki nożnej dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Przeprowadzono również rozgrywki halowej piłki nożnej dla odboju oraz turniej drużyn OSP. Oprócz tego odbywają się zawody szkolne. W okresie letnim w obiektach przy hali sportowej i szkole podstawowej organizowane są obozy sportowe. Uczestniczy w nich młodzież z Torunia, Sosa Kujawskiego, Sopotu, Gdańska i Żukowa. Tradycyjnie trenuje u nas kadra województwa kujawsko-pomorskiego, okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Wpływy z organizacji 5 obozów hali sportowej wyniosły 21 026 zł 82 grosze netto. W szkole podstawowej była to kwota 3 890 zł. Razem ta kwota wyniosła 24 836 zł i 57 groszy. Imprezy sportowe. W okresie letnim imprezy organizujemy głównie na boiskach wielofunkcyjnych nad jeziorem Mochem. Odbyły się tam turnieje siatkówki plażowej, które promują naszą gminę na terenie województwa i kraju. Organizowaliśmy mistrzostwa województwa we wszystkich kategoriach wiekowych oraz półfinały mistrzostw Polski w kategorii młodziczek, kadetów i juniorów. W sierpniu odbyły się 3 turnieje eliminacyjne do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich w Tokio 2020 w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Tradycyjnie rozegrano turnieje plażowej piłki nożnej, mistrzostwa gminy ludowych zespołów sportowych o puchar burmistrza oraz otwarty turniej o puchar prezesa Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie. Ponadto w czerwcu odbyły się powiatowe zawody szkolne w siatkówce plażowej i plażowej piłce nożnej. Orlik. Od 1 marca do 30 listopada z każdego roku działa kompleks Orlik 2012. Na osiedlu Sienkiewicza. Opiekę nad ćwiczącymi sprawuje dwóch animatorów, którzy organizowali też turnieje i rozgrywki. Odbywały się tam również zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów byłego gimnazjum i szkół podstawowych. Odbywają się tam treningi piłkarskie drużyn LKS Kamionka oraz drużyn ludowych zespołów sportowych. Z obiektu korzystają również dorośli. Oprócz piłki nożnej największą popularnością cieszy się kort tenisowy. Na Orliku odbywały się turnieje piłki nożnej tenisa ziemnego. Organizowano w tym roku pierwszy nocny turniej piłki nożnej odbyły. Odbywały się również inne imprezy dla dzieci. Między innymi Dzień Sportu na Orliku, Liga Piłki Nożnej dla Dzieci, turniej tenisa ziemnego mężczyzn i biegnie niepodległości. Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich w Tokio 2020. Rozpoczęły się eliminacje do 16 Igrzysk Sportowców Wiejskich w Tokio 2020, których gospodarzem będzie Sekulo Krajewskie. Część imprez zostanie przeprowadzonych na terenie powiatu oraz Kęsowy. My będziemy gościli najlepszych tenisistów stołowych w 4 kategoriach wiekowych oraz siatkarzy i siatkarzy plażowych.
do udziału w igrzyskach zakwalifikowali się drużyna kobiet w składzie Sylwia Żubka i Ewelina Romańczuk oraz drużyna mężczyzn Karol Sosiński i Arkadiusz Fridel. Występowali również Tomasz Fridel i Maciej Cieśla. Aktualnie toczą się eliminacje w piłce nożnej. Drużyna mężczyzn awansowała do czwartej rundy. W październiku rozpoczną się eliminacje w siatkówce halowej kobiet i mężczyzn. Turystyka 2019. Planowany budżet 94 500 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 30 300 zł. Wydatki to 27 391 zł 77 groszy. Energia i woda zaplanowano 25 200 zł. Wydatki to 13 982 zł 34 grosze. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 18 800 zł. Wydatki to 18 733 zł. Są wynagrodzenia dla ratowników. Usługi remontowe zaplanowano na kwotę 4 095 zł. Wydatki to 925 zł 69 groszy. Usługi pozostałe zaplanowano na kwotę 14 595 zł. Wydatki to 11 852 zł 63 grosze. Baza turystyczna. Bazę turystyczną stanowi 20 domków, to jest około 80 miejsc noclegowych. W okresie przed sezonem letnim prowadzone są prace podnoszące standard pomieszczeń. Nominalna liczba miejsc to 2480 miesiąca wykorzystania. W lipcu gościliśmy 334 osoby, a w sierpniu noclegu skorzystały 342 osoby. Wraz z poprawą warunków w domkach wykorzystanie miejsc pośrodków prasowych systematycznie rośnie. Obłożenie w okresie letnim, a szczególnie w okresie sprzyjającej pogody jest duże. Wszystkie domki są zajęte. W tym roku na Jeziorem Mokrym funkcjonowało blisko miejsce. W opinii wielu mieszkańców i turystów bardzo wysoko należy ocenić bardzo dobrą pracę ratowników. I zaangażowanie, i zapewnienie bezpieczeństwa kąpiącym, i dodatkowa praca na kąpielisku zasługuje na pochwałę. Należy zaznaczyć, że do tych prac wykorzystywali prywatny sprzęt. W celu poprawy bezpieczeństwa należy zakupić łódź ratowniczą silnikiem oraz uzupełnić sprzęt ratowniczy. Dodatkowym magnesem przyciągającym mieszkańców i turystów byłyby nowe atrakcje na placu zabaw oraz ławki i altan. Stadion. Tu może nie będę czytał, bo właśnie poruszyliśmy ten temat stadionu remontu, który będę czytał drugi raz. Cieszy duże zainteresowanie rozgrywkami sportowymi w gminie i liczny udział mieszkańców i prezes proszą. W okresie letnim mieszkańcy sami organizują sobie aktywny wypoczynek. Można spotkać wielu spacerujących, maszerujących kikami, czy jeżdżących nad rowerami. Niektórzy nawet biegają. W okresie jesienno-zimowym cieszy problem nadmiaru chętnych do korzystania z hali sportowej. Również do nas dotarła moda na sport. Zdecydowana większość członków klubu to dzieci i młodzież. Miejmy nadzieję, że są wśród nich prawdziwe talenty i wyrosną z nich gwiazdy sportu. Ważniejsze jest to jednak, by te wszystkie działania służyły poprawie zdrowia i kreowaniu nawyków zdrowego trybu życia, by przyczyniały się do kształtowania charakteru i postaw duchu pewnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I w dalszym ciągu dyskusja. Udzielam głosu panu Jaskowi. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim prezesom, działaczom gminnych drużyn, gminnego zrzeszenia ZS za to, że często poświęcają nie tylko swój cenny czas, jak i swoje prywatne pieniądze po to, aby te drużyny piłkarskie, ta młodzież mogła się rozwijać, mogła uczestniczyć w jakichś tam zajęciach sportowych, a często na wsiach to jest jakaś jedyna rozrywka
aby spędzić troszeczkę wolnego czasu w niedzielę. Pierwsza sprawa, która jeszcze bym chciał poruszyć, prezes gminnego zrzeszenia SS mówił o dofinansowaniu o 4-5 tysięcy swoich działań. Chciałbym tutaj powiedzieć, że to jest tylko 600-700 zł na jedną drużynę. To nie są jakieś tam ogromne pieniądze, że dokładamy 4 tysiące na jedną drużynę, tylko dokładamy na cały gminny ZS. Jak tutaj obliczyliśmy na komisjach, to jest tylko tam chyba 20 zł więcej do meczu, czyli będzie 130 na jeden mecz w sezonie. Także to nie będzie jakieś tam duże pieniądze i myślę, że wszyscy radni przychylą się do tego wniosku. Druga sprawa to sprawa tego stadiona, to już do prezesa Kamionki. Mówimy o tym, jestem trzecią kadencję radnym, pomówimy o się trzecią kadencję. Tu pani Nadaja powiedziała, że najlepiej to zburzyć, rozwalić, odbudować od A do Z. Zdaję sobie sprawę, że jest to nierealne, bo położymy na szali budowę stadionu albo wszystkie inne inwestycje przez tą kadencję. Bo to nie jest 100 tysięcy, to nie jest 200 tysięcy, to są miliony. To jeśli byśmy budowali od początku nową murawę, nowy stadion, to koszt taki w przybliżeniu to jest koszt około 3 milionów złotych. To jest koszt około 3 milionów złotych. Zrobimy projekt i ten projekt pewnie będzie położony na półkę. Wiem, że są jakieś ustalenia między prezesem a burmistrzem odnośnie jakiegoś etapowego działania na stadionie. Pewnie ja mam takie informacje były na komisji. Tylko że na komisji mieliśmy, że zaczynamy od wymiany jakichś tam siedzisk na stadionie. A tutaj pan prezes mówi o konieczności, przede wszystkim o konieczności modernizacji murawy. Myślę, że tu trzeba zrobić jakąś taką listę, zaczynając od punktu pierwszy, drugi, trzeci, który jest najważniejszy i etapowo zacząć to robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciałbym się zapytać. Mówię, chciałbym sportowym za ich działalność. Przede wszystkim, jak jest tutaj podkreślane, działają to działacze społecznie, są zaangażowani i dzięki nim sport odnajduje. Czas spędza przy sporcie. Chciałbym zwrócić uwagę, że w szczególności EZS-y za parę groszy grają cały się dziadek, babcia, wnuczkowie, wszyscy jeżdżą na mecze i tu trzeba pochylić czoła, a jeszcze dodatkowo zajmujemy się z powiatami, które miejsca wynagradzamy praktycznie z powiatu wszystkie drużyny. Także dziękuję wszystkim działaczom i sportowcom za ich działalność. Dziękuję bardzo. I pan Dobry, bardzo proszę. Pan przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Przełączę się do tych podziękowań, które już padły. Są rzeczywiście uzasadnione. I chciałbym jeszcze z taką prośbę tutaj też rozszerzyć, którą wystosował pan Jacek Kucharski, żeby jako radny, żebyśmy przy pracach nad budżetem otrzymali takie konkretne zapotrzebowania priorytetowe, co jest potrzebne na teraz, co może poczekać i jakieś przynajmniej orientacyjne koszty tego, no bo wiadomo, że nie da rady wszystkiego zaspokoić od razu. Budżet to troszeczkę jak ten chleb dożynkowy, który pan burmistrz dzielił, żeby go starczyło dla wszystkich, ale wszyscy się nim nie najedzą. Trochę tak to wygląda. Ale z pewnością te potrzeby najpilniejsze będą mogły być w możliwościach budżetu zaspokojone. Bo jako radny chciałbym wiedzieć przy pracach nad budżetem, jakie są konkretne pieniążki na konkretne zadania, które by musiały być zrealizowane, żebyśmy mogli to w jakiś sposób wspomóc. Takie jest moje oczekiwanie i też myślę, że tutaj służby pana burmistrza wspomogą pana prezesa w określeniu pewnych właśnie kosztów tego przede wszystkim, bo to wiadomo, że to trzeba troszeczkę popracować nad tym, żeby można było pewne rzeczy określić. Takie jest moje oczekiwanie poradnego przed zbliżającymi się pracami nad budżetem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Sebastian, bardzo proszę. Całkowicie popieram, jak to właśnie powiedział, więc świetnie, jakbyśmy dostali od wszystkich te najważniejsze zapotrzebowania.
To, co mówił pan Czapiecki, jak najbardziej musimy zwrócić uwagę na to, żeby nasza gmina miała jakąś fachową opiekę, chociaż w postaci apteczki, dlatego że nie może być tak, że nawet noszy nie mamy we wszystkich możliwych naszych klubach. Więc mam nadzieję, że w budżecie i na to znajdą się pieniądze. Natomiast na temat tego stadionu, całkowicie popieram to, co powiedziała pani Natalia, dlatego że lepiej zacząć coś robić małymi krokami od początku do końca, niż cały czas coś ogrzewać. I na przykładzie mojego samochodu, jak miałem samochód 20-letni, ładowałem w niego więcej pieniędzy niż to było warto, ostatecznie trafiło na złomowisko i to samo z naszym stadionem będzie. Nasz stadion, problemem naszego stadionu jest to, że po prostu nie było dbania o niego. Piramida Chałupca ma 4,5 tysiąca lat i dalej stoi. Nasz stadion ma 30 lat i już nadaje się do wyburzenia. To jest po prostu jakiś dramat. I wydaje mi się, że powinno być tak, że robimy wszystko małymi krokami, zaczynając od projektu, a nie ładując dodatkowe pieniądze, które ostatecznie i tak nic nie dadzą, bo ten budynek i tak się zawali. Trawa, tak jak pan Lis mówił, jest już wyschnięta, więc trzeba nowe kłaść. Więc nawet wydaje mi się, żebyśmy lepiej nie mieli przez jakiś czas tego stadionu i robili nad nim pracę, niż żeby to wyglądało, jak wyglądało i było cały czas ładane. Dziękuję bardzo. Pani Natalia, bardzo proszę. Tak, w zasadzie sama odpowiedział to, co ja chciałam jeszcze powiedzieć. Ale jeszcze tylko jedna moja myśl. Tak, ja zgadzam się z tym, że to jest bardzo duża inwestycja, ale nikt nie mówi, żeby ona była zrobiona w jeden rok. Możemy przecież... Możemy podzielić to na kilka etapów, a nawet rozłożyć to na dwie kadencje, ale niech to będzie zrobione proporcjonalnie, zaczynając właśnie od projektu. A nie, że trochę zrobimy tu, później to nie będzie pasowało na to, coś wcześniej było zrobione, co już nie jest, nie wiem, nie spełnia wymogów i tak dalej. No niech to będzie zrobione według jakichś standardów, a nie, że potem będziemy nie wiem, dokładać, bo coś nie pasuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jacek, proszę bardzo. Tutaj rozmawiam, wywołałem wcześniej prezesa do odpowiedzi na temat tych ustaleń. Panie prezesie, co robi? Bo słyszałem na komisji, to nie są moje słowa, że są jakieś tam językami ustalenia między burmistrzem a panem odnośnie jakiejś tam wstępnej modernizacji tego stadionu. Ja mogę podnieść nawet trzy ręce za tym projektem kamionki, tylko nie mam pomysłu, skąd wziąć te pieniądze. A jeżeli nie mam pomysłu, to już na temat tego nie będę się odzywał. Tylko chodzi mi o te ustalenia, co ustaliliście, co chcecie robić. Pani Burmistrzu, 13 sierpnia się spotkaliśmy, rozmawialiśmy na ten temat w tym szerszym gronie. Był pan Andrzej Mazur, między innymi tak odpowiedzialny tutaj za sprawy budowane w gminie Kamień. I ustaliliśmy wstępnie, że na chwilę dzisiejszą, przynajmniej w tym roku, rozbierzemy te zniszczone ławki, siedziska, które są poza budynkiem, nie są na podplaszu. I to były takie jedyne konkretne ustalenia, które zapadły. Natomiast rozmawialiśmy też wstępnie, że może byśmy zaczęli od właśnie tych siedzisk pozostałych, czyli pod pozostałą częścią wymiany siedzisk na nowe. Ale tutaj kwestia jest, proszę państwa, taka. Pani Natalia tutaj mówi, zburzmy obiekt, tak, i pobudujmy nowe. I to się dzieje w przeciągu nawet do końca tej kadencji, czyli przez 3 lata nie mamy boiska stadionu miejskiego, tak? To znaczy, że zawodnicy gdzie mają grać? W Sępu nie będziemy, Kamienka będzie wynajmowała obiekty piłkarskie, sportowe. No, nie uważam sobie takiej sytuacji. Jeżeli chcemy budować, to musi być zrobione w jeden rok, tak naprawdę, pani Natalia. Nie ma obiektu sportowego, zburzamy cały obiekt. I gdzie dzieci mają trenować? W czasie budowy nie ma takiego obiektu, tak? Gdzie się przebierać i tak dalej. To jest problem. Problem logistyczny. Więc albo burzymy i budujemy od nowa wszystko, ale to musi być pieniądze, powiedzmy, kwestia roku, bo przez rok to możemy nawet tutaj umowę skrajną i korzystać z ich obiektów, ewentualnie wykorzystywać to tam boisko, które jest u góry, doprowadzić je do jakiegoś stanu użyteczności, że tam może by odbywały się treningi, natomiast związek nie
pozwoli na żadne mecze ligowe, żeby prowadzić tam na osiedlu Sienkiewicza. Treningi mogłyby się tam odbywać, tak? W związku z tym jest to problem typowo logistyczny. Nie wyobrażam sobie, że Kamianka jeździ grać mecze do Sępólna i płacić za wynajem głównej płyty około 300 zł, chyba 350 obecnie taka cena jest za wynajem płyty na mecz. Poczne chyba troszeczkę tańsze, bo chyba około 220 zł w zeszłym roku, kiedy czy dwa lata temu, jak była taka mokro już na boisku w Grząsko, to raz B-klasa zagrała właśnie w Sępólnie, taki mecz wynajęliśmy tą płytę. No to był właśnie koszt rzędu 220 zł. Jednego roku, gdy zima długo też przyciągała się, chyba w 2013 roku, skorzystaliśmy wówczas ze sztucznej murawy w Tucholi, to też jest koszt 250 zł wówczas, tak? Także fajnie, że jest takie podejście, że nawet zburzyć i pobudować na nowo, tylko że logistycznie, organizacyjnie to się nie da. To się nie da. Możemy wtedy zamknąć Kamionkę i powiedzieć, przez 3 lata, 4 lata Kamionki nie ma. To wiecie Państwo, to za 4 lata nie ma sportu w Kamieniu w ogóle. Ja jestem za modernizacją i tutaj powtórzę to jeszcze raz. Zacznijmy od płyty. Ona najmniej będzie nas kosztowała. Zróbmy w jednym roku nawodnienie. Na drugi rok niech to będzie wymiana murawy. W następnym roku zróbmy budynek, wymiana, a to już musiało być kompleksowo zrobione, powiedzmy w ciągu letnim, kiedy nie ma rozgrywek, to jest mniej więcej okres od połowy czerwca do początku, do połowy sierpnia, gdybyśmy przeciągnęli to do końca sierpnia. Myślę, że 2,5 miesiąca dla firmy budowlanej, dobrze zorganizowanej, modernizacja takiego obiektu nie stanowiłaby wielkiego problemu, ale to muszą być zapewnione pieniądze. Ja bym tak to widział, proszę Państwa, ze swojej strony. No jest tam sporo tego eterniczu, tak, na tym dachu. To też można by w inny sposób jakiś załatwić. No koszty wymiany dachu są olbrzymie, bo to jest naprawdę spora połać. A docieplanie budynku na przykład, a później po jakimś czasie wymiana dachu, no to się nie ma nijak do siebie tak naprawdę, bo to lepiej odwrotnie zrobić, najpierw wymienić dach, myślę, a później dopiero docieplać pozostałe, wymieniać trybuny, ewentualnie modernizować wewnątrz, budując dzielnostą część gospodarczą po prawej stronie, jak tam niektórzy Państwo wiedzą, jest ona wykorzystywana, dzieląc to tam na mniejsze pomieszczenia, chociażby dodatkową szatnię, dodatkowe toalety dla kibiców, tak? To wszystko można tam byłoby pomieścić, ale to można te prace wykonywać już później. Także załóżmy taką etapowość jednak mimo wszystko. Wyburzenie budynku, który stoi i wiąże się z tym, że likwidujemy stadion, a Kamionka nie ma gdzie grać. Panie Prezesie, ja jeszcze bym miał jedno też pytanie, czy nie można projektów? Są projekty na takie, bo wtedy mi się słyszy, że są w ogóle małe miejscowości, że można pisać nawet budżet, nawet duże projekty. I wtedy, nie wiem, wiemy, że własny czy koszt również też spełnić, ale wtedy tutaj my jako gmina będziemy ponosić mniejsze koszty. Także bardzo bym prosił. Może ja tak nie do końca jestem zorientowany w tych projektach, które pan Bogdan Szwarc doskonale wie, ale pani Natalia Szczepańska też w gminie się orientuje w projektach i tak jak rozmawialiśmy, to powiedziała, że na ilość projektów złożonych do ministerstwa na dofinansowanie 10% tych powiedzmy wniosków zostaje zatwierdzonych, przy czym trzeba spełnić naprawdę spore jakieś wymagania wobec ministerstwa i często naprawdę trudno się wstrzelić nawet w okres, kiedy te wnioski są zbierane. To trzeba mieć już przygotowaną całą dokumentację budowlaną na dany obiekt, czyli projekty, wszystkie pozwolenia, to wszystko musi być, a często czas jest tak krótki, że gdy jest ogłoszony konkurs, to my dopiero chcemy przygotowywać te kwestie. Także
Czy jest możliwość pozyskania? Pewnie tak, ale musimy mieć coś w ręce już. To nie może być tak, że my dzisiaj tutaj sobie rozmawiamy i określimy, że dobrze, startujemy do jakiegoś konkursu na uzyskanie pieniędzy, tak? Fajnie by było, jakby one były, ale myślę, że jak my sami nie będziemy tego w własne ręce, a przy okazji będziemy się starali o środki finansowe, to nie ruszy to nigdy. Bo takie, a może w tym roku napiszemy projekt, złożymy, czekamy na odpowiedź. Pan burmistrz dokładnie wie, że na niektóre projekty to i do tej pory jeszcze gmina nie dostała odpowiedzi, a już są następne, prawda? Ministerstwo niestety tak działa, także no możemy tą sprawę przeciągać przez kolejny rok, tak, kolejny i skończą Państwo kadencję i powiecie, no nic nie zrobiliśmy, no bo projekt napisany, przygotowane, pieniądze powiedzmy wydane chociażby na tą część administracyjną papierkową, a nic nie drgnęło w tej sprawie, bo ministerstwo nie udzieliło dofinansowania, bo jakiś tam projekt się utknął. Trzeba było uzupełnić jakąś dokumentację. Wiemy, jak to się obecnie w naszym kraju dzieje, że to nie jest tak, że my ci piszemy projekt i mamy pewność, że trzymamy. To 10% pewności możemy mieć, że otrzymamy. Bo ktoś w ministerstwie uzna, że akurat jest tak, że projekt nie spełnia pewnych wymagań. Zresztą tam, co pan Bogdan doskonale wie, że na modernizację to trzeba naprawdę by... Bogdan Szkochet oczywiście, że bardzo trzeba by było naciągnąć niektóre projekty, żebyśmy tam w ogóle sobie wniosli. Bo one są na piłkę nożną nie ma, o tak powiem. Na piłkę nożną nie ma, bo priorytety są zupełnie inne. Dla ministerstwa jest tylko tycha. Gdybyśmy chcieli budować tak tam w kamieniu, pewnie byłaby szansa. Tak? Na modernizację przy okazji. Ale na budowę boiska takiego piłkarskiego i poprawę zaplecza, to myślę, że to marne szanse. Tak, jeżeli chodzi o te informacje, które ja posiadam, także... To są właśnie to moje pytania, określić priorytety, ponieważ z tego co wiem, tu burmistrz, starmik obiecali, że w budżecie znajdą się pieniądze. Jakaś tam kwota, nie wiem jeszcze jaka, aby określić jakieś priorytety, czy robimy projekt, czy zaczynamy właśnie od nawodnienia tej tego. To co powiedział pan Jarek, pan Sebastian, abyśmy wiedzieli, gdzie zaczynać, tak? Gdzie zaczynać. Dziękuję bardzo. Pan Sebastian, ja rozumiem pana Mariusza, tylko że tak, jeżeli będziemy działać okrągło, to też jest dobry pomysł, ale to wyjdzie na to samo, co będziemy zamykać stadion, dlatego że, żeby zrobić nawodnienie, stadion musi być zamknięty. Nawodnienie nie robi się w środku zimy, tylko właśnie w czasie sezonu piłkarskiego. No. Kolejna sprawa jest murawa. Murawę też trzeba wymienić. Na czas wymiany murawy musi być zamknięty. Remont, no chociażby dachu też musi być szybko zamknięte, żeby nikomu nic się nie stało, no bo to jest jednak wtedy teren budowy. Panie Zobaczenie, czy ja mogę odpowiedzieć razem na te pytania? No. Na te uwagi? Nawodnienie robi się w ciągu tygodnia. Ingerencja w płyty praktycznie jest tylko w dwóch miejscach. Gdyż wszystkie zraszacze montowane są poza obrębem płyty, a dwa tylko wewnątrz płyty. To są dwa rowki szerokości 10 cm wykopane, firmy przychodzą i po prostu umiejętnie kopią ten rowek, wkładają odpowiednie przewody, tak, nawadniające i tylko w dwóch miejscach na środku boiska są zraszacze. Natomiast pozostałe są poza obrębem boiska, więc płyta nie jest wyłączona z rozgrywek. Jeżeli chodzi natomiast o samą płytę, jeżeli chodzi o modernizację, jest okres powiedzmy międzymeczowy, kończymy rozgrywki koło połowy czerwca, tak, 10 czerwca się kończą, następne rozgrywki ruszają, seniorzy około 20 sierpnia, natomiast młodzieżowe drużyny ruszają dopiero we wrześniu. W związku z tym 2,5 miesiąca mamy na wymianę płyty. Każda szanująca się firma, która zajmuje się takimi wymianami muraw, zrobi to w ciągu 1,5 do 2 tygodni. Także nie jest to żaden problem. Jeżeli chodzi o te kwestie, tak? A jeżeli chodzi o modernizację zewnętrzną budynku, to także można to zaplanować w okresie międzyligowym.
Natomiast wewnątrz to można robić samą zimę. Czy to jest wystarczające do wyjaśnienia? Aczkolwiek chciałem jeszcze podać przykład za granicę. Kiedy, bo pan powiedział, że wtedy upadnie cały sport naszej gminie. No jeżeli rozbierzemy budynek, to tak, no bo... Ale nie wiem, znaczy przecież mamy inne boiska, mamy boiska wiejskie, moglibyśmy tam przeprowadzać mecze, treningi mogą być gdziekolwiek, nawet na obliku, mamy halę sportową, mogą trenować w środku. Wydaje mi się, że sportowcy chcieliby też stadion z prawdziwego zdarzenia, na którym czuliby się dobrze, niż cały czas coś, co jest cały czas odbudowane i nie ma pewności, że się nie rozsypie. Przykład za granicę chciałem podać na podstawie stadionu Tomasa Robinsona w Nassau na Bahamach, gdzie przez 6 lat kraj nie uczestniczył w żadnych rozgrywkach, mistrzostw świata i tak dalej, i wrócili i normalnie funkcjonują, więc wydaje mi się, że skoro to był w tamtym przypadku narodowy stadion, a w naszym to jest tylko A-klasa, no to nie będzie jakiegoś strasznego dramatu, jeżeli jedną, nie wiem, jeden sezon, dwa sezony będzie trochę gorzej. No ale no, zobaczymy. Ja w każdym razie jestem za tym, żeby coś z tym stadionem zrobić, żeby on nie został taki, jaki wygląda, bo naprawdę jest dramat i boję się, że dojdzie do tragedii na tych ławkach powyrywanych albo na z tym dachem, który odpada. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa się chciałby, jeżeli nie, to ja chciałbym również się dołączyć do tych podziękowań, bo myślę, że sportowcom należy się podziękowania, że chcą grać w tej nami w ogóle Liga Powiatowa, przecież to dużo społeczeństwa z tego korzysta. Także wszystkiego dobrego życia sportowcom i szczęśliwie, że to zawsze się mecze skończyły. Dziękuję bardzo i ogłaszam 20 minut przerwy. Panie, chciałem czekać jak z Samarnem, że aż 16 lat, ale jak się pojawi jakiekolwiek możliwości, to też ją proszę, bo to tak jak podkreślił Pani Łuczewski, bardzo zaangażowana i tutaj niskie ukłony dla nich, że oni nawet własnym sukcem pracują, robią, ocieplają przy tym obiekcie w Radzimiu i tutaj myślę, że Rada też się przychyli do tego, aby ten obiekt dokończyć. Też, Szanowni Państwo, wszystko w naszych wspólnych rękach. Ja nie podejmę się więcej decydowania, bo jak widzę, że zawsze mi się sięga to najmłodszego za to, że gdzieś chcemy ulepszyć, usprawnić i dla większej części społeczeństwa jakąś tam inwestycję. Także dziękuję bardzo za Waszą akceptację, za to, że możemy chociaż tyle zrobić. Chciałbym dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o POK, to wystąpiłem z wnioskiem i dodatkowo dostaliśmy jeszcze 30 tysięcy. Nie są to duże pieniądze, ale zarazem i duże przy naszym budżecie. Dodatkowo na ten POK, że możemy wykonać to, co żeśmy zaplanowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Zgadzam się z panem Jankiem w 100%. Fantastycznym pomysłem jest zrobienie czegoś takiego jak mapa drogowa i chodnikowa, która byłaby na wiele lat, czyli siadamy, ustalamy dokładnie, które chodniki i drogi wymagają jak najwcześniejszego remontu, a później planujemy na kolejne lata i wtedy każda miejscowość naszej gminy dokładnie by wiedziała, kiedy może się czegoś spodziewać. I nie byłoby problemów, nie byłoby jakichś właśnie między wsiami, tylko każdy by wiedział, że przyjdzie na niego czas, dlatego że jedna droga jest naprawdę bardziej zniszczona niż inna. I to wydaje mi się, że byłby świetny pomysł, oczywiście jeżeli chodzi o drogi gminne, dlatego że wiem, że powiedz, coś takiego funkcjonuje. Chcę powiedzieć, że w październiku takie spotkanie będzie. Będzie sesja, tu z panem burmistrzem rozmawiali i wtedy ustawimy się, spotkamy między gronie i będziemy na ten temat rozmawiać, jak to zrobić. I jeszcze właśnie, jak już jesteśmy przy wszelkiego rodzaju pozyskiwaniu środków. Dobrym pomysłem byłoby zatrudnienie firm zewnętrznych, które pomogłyby nam pozyskać środki. Czy to na stadion, czy to na drogi, czy na cokolwiek innego, na co jeszcze można wziąć środki, zarówno z różnych funduszy krajowych, jak i z Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że firmy, które się w tym specjalizują, bardzo w naszej gminie mogły pomóc, więc myślę, że też powinniśmy sięgnąć po taką pomoc, bo lepiej oddać część tej kwoty firmie, która nam zawarła dodatkowe pieniądze, niż po prostu nic właściwie nie mieć, nie robić. I tutaj muszę dopowiedzieć, moi Państwo, że sprawność urzędu pozyskiwania środków unijnych jest bardzo duża.
Tylko pytanie, czy nasz budżet wyczyni to, co my mamy przełożone do ich blisko i mamy złożone po aplikacji. Także tutaj my nie potrzebujemy się posiłkować. Referat akurat rozwoju jest naprawdę sprawnym referatem i możemy powiedzieć, oczyszczanie, co modernizowaliśmy, jest świetlica, oczyszcza są wszystko do finansowania zewnętrznej, które przygotowywał ten referat rozwoju. I tam mamy, sama ten jest zupełnie 50%, ale prawie 50% do finansowania. Przygotowany jest projekt na i tam zostało jeszcze modernizacja finansowo-wielkowo i będziemy musieli dołożyć i też byśmy tę świetlicę przygotować, bo tam już parę lat to leży. Wtedy racją na ten następny będzie, jak coś kolwiek się pojawi, będziemy. Także nie musimy nawet wydawać środki na firmy zewnętrzne. Jesteśmy na tyle sprawni, żeby tylko nam starczyło swoich środków, żebyśmy obsłużyli możliwość z tych projektów, jakie składamy. Dziękuję bardzo. Jeszcze chwilę mówiłem, że nie będę głos podejmował, ale panie burmistrzu, ja tu na komisji wykazałem, że argument, który pan znów podniósł, do ilości mieszkańców, na komisji to wykazanie nie ma do rzeczywistości. Tylko tyle. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 78 Rady Miejskiej w Kalinie Okręcie dnia 26 września 2019 roku zmieniającą uchwałę uchwalenia dodatnich prognozy finansowych wynikami krajowskimi. I uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I proszę o przegłosowanie. Podaję wyniki głosowania w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w wynikami pieniędzy. Wprowadzony do głosowania 13 za głosowało 13, tak więc jedno pośle. Dziękuję bardzo. Do punktu następnego to jest uchwała zmieniająca uchwała w miejskiej kamieniu ukraińskiej w sprawie uchwalenia budżetu z wynikami krajowskimi na rok 2019 i prowadzenia do niego budżetu skarbu. Chciałbym przedstawić zmiany w tej uchwale, czyli po stronie dochodów w turystyce wpływy z osób zwiększeniu 10 365 zł, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o 51 877 zł, to jest odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad, chociażby w Goszczy z tytułu wykupu gruntów pod skrzyżowanie w Kłociczu. Następnie tutaj mniejsze dochody były na komisjach dokładnie omówione. Drugim takim większym dochodem jest jeszcze darowizna w kwocie 55 254 zł na budowę sieci wodociągowej w gminie Kamień Ukraiński. Mamy zwiększenie z tytułu infostrady Kujaw i Pomorza o 38 782 zł 83 grosze. Mamy zwrot dotacji z powiatu 19 931 zł. To jest dotacji przekazanej w 2017 roku na usuwanie skutków nawałnicy w powiecie sympoleńskim. Dochody od osób prawnych fizycznych, tutaj podatkowe, były szczegółowo omówione. I mamy również zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 234 785 zł. Z tego 180 tysięcy 525 zł
to jest na podwyżki związane z podwyżkami dla nauczycieli i kwota 54 260 zł przeznaczyli na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Następnie mamy również zwiększenie dochodów w różnych rozliczeniach finansowych. To jest o kwotę 61 075,53 zł, a to jest zwrot Funduszu Sołeckiego za 2018 rok. Zwrot procentowy do wydatków. Następnie oświata i wychowanie ogólnie była szczegółowo omówiona. W dochodach w międzyczasie od komisji doszły następujące dotacje, czyli ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 201, czyli zadania zlecone, zwiększenie o 10 107 zł, to jest z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania. Następnie w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 11 688 zł, to jest z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi i w dziale rodzina, świadczenia, wspieranie rodziny. Tutaj mamy zwiększenie o 6130 zł i to jest dotacja z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń, dobry start i koszty związane z realizacją wypłat. Także dochody zwiększyły się o 518 931,36 zł. I te dochody są przeznaczone na następujące wydatki. I tak w dziale rolnictwo, łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Tutaj mamy zwiększenie wydatków o 55 254 zł na rozbudowę sieci wodociągowej miejscowości Dąbrówka. Czyli to z otrzymanie do Lubiny. Drogi publiczne. Tutaj mamy zwiększenie w drogach powiatowych dotacji jako pomoc finansowa dla powiatów w kwocie 30 931 zł. Czyli jest to zwrócone te 19 931 zł i dokładamy nasze 11 tysięcy, czyli kwota 30 tysięcy, żeby zabezpieczyć środki na projekt w miejscowości Jerzmionki. I tutaj mamy nasza dotacja w tym momencie tegoroczna będzie wynosiła łącznie 55 937 zł. Projekt wstępnie kosztorysowo 110 tysięcy zł. Następnie w drogach publicznych, w remontach mamy zwiększenie wydatków o 81 094 zł. Z tego 82 094 zł to jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w Dąbrówce. No i tutaj był również Fundusz Sołecki Nowej Wsi, zmniejszenie o 1000 zł. Tak samo w usługach zmniejszenie w Nowej Wsi o 1000 zł. Te środki zostały przeznaczone na zakupy w drogach. Również mamy zmniejszenie w dużej wsi wydatków na usługach o 110 zł 80 groszy w ramach Funduszu Sołeckiego. To również jest przeznaczone na zakupy. I Dąbrówka zwiększyła środki na zakupy Funduszu Sołeckiego o 12 500 zł, też przerzucając je zadanie miejskich zadań drugich. Także na dochodach, na zakupach zwiększyły się wydatki o 14 610 zł i 80 groszy. Tutaj w turystyce, tak jak była mowa na komisjach, działalności usługowej, tutaj zwiększenie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Biuro Pracy. Również na komisjach szczegółowo omówione. Tu w administracji publicznej mamy też zwiększenie 38 782,83 zł na infostradę Kujawy i Pomorze. To jest to zwiększone dotacje, środki nie były kwalifikowane. Na nasze środki zwiększamy na to zadanie o 6 844,44 zł. W paragrafie 60-69. Następnie zmiany mamy, no tutaj w oświacie została podzielona cała subwencja, to była szczegółowo omówione na komisjach. No w ośrodku pomocy społecznej mamy podzielone dotacje, czyli 852,19 ośrodku pomocy społecznej. Tutaj w paragrafie 31.10 zwiększone o 9 955,39 zł. I w paragrafie
42, 19 301 zł 61 groszy i to jest właśnie z otrzymanej dotacji na sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Następnie w rozdziale 852 28 tutaj usługi opiekuńcze specjalistyczne, usługi opiekuńcze tutaj również weszła dotacja wojewody do paragrafu usługowego 10 485 zł i to jest przeznaczenie na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Następnie w dziale rodzina tutaj zostało zwiększone wydatki na wspieranie rodziny z dotacją 6 130 zł. I następnie w gospodarce komunalnej ochrony środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, tutaj był przesunięcia zgodnie, jak było mówione na komisjach, przesunięcia śmieciowe na zakup koszy do wywozu śmieci segregowanych, oczyszczanie miasta, tutaj zwiększaliśmy o 14 514 zł, utrzymanie zieleni, tutaj fundusz sołecki głównie i tak, dobrówka zmniejszenie o 700 zł, na utrzymanie niestety kibitkowo zmniejszenie o 1000 zł, również utrzymanie zieleni, pozostała działalność, zakupy materiałów i wyposażenia, tutaj również fundusze sołeckie i dobrówka zmniejszenie o 7000 zł, zakupy urządzeń na siłownię i plac zabaw oraz z budżetu gminy tutaj zwiększamy o 8 812 zł 49 groszy, a kwota różnica to jest 1 812 zł 49 groszy. W usługach mamy zmniejszenie o 5 030 zł, z tego dobrówka zmniejszenie o 500 zł zakupu urządzeń na 5000 na siłownię, 500 zł na siłownię i plac zabaw, mała cerkwica ma zmniejszenie 8 030 zł, przesunięcie istniejących dzwonów w okolice lokalnego kościoła, to również zostały środki przesunięte na inne zadanie oraz z budżetu gminy zwiększamy o 2 500 zł. Następnie mamy zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 16 000 zł na zakupach, a to jest zakup rozsiewacza do piasku, czyli do utrzymania zimowego dróg. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domu Ośrodki Kultury. Tutaj na zakupach mamy zwiększenie o 22 394 zł 9 groszy. I to dotyczy wszystko z funduszy sołeckich, zadań integracyjnych, krótko mówiąc i tak. Wieś Dąbrówka, zmniejszenie o 605 zł 91 groszy. Jeźmianki, zmniejszenie o 1200 zł. Płocisz, zmniejszenie o 1500 zł. Radzin, zwiększenie o 14 tysięcy, to jest na zakup urządzeń na plac zabaw. To są te środki przeniesione z świetlicy. Nowa Wieś, zwiększenie o 3,5 tysiąca i mała cerkwica, zwiększenie 8200 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej małej cerkwicy. I zakupy środków żywności, tu jest zwiększenie o 1252 zł 41 groszy. I to dotyczy Funduszu Sołeckiego Dąbrówka 252 zł 41 groszy i Witkowo zwiększenie o 1000 zł. Ponadto na usługach mamy zmniejszenie o 6616 zł 50 groszy i to dotyczy Dąbrówka zwiększenie o 353 zł 50 groszy, to jest zaspokojenie potrzeb kulturowych mieszkańców oraz zmniejszenie o 6000 zł. Dotyczy projekt zagospodarowania terenu przy WZK. Jeźmianki, zwiększenie o 1200 zł. Płocić, zwiększenie o 1500 zł. Nowa Wieś, zmniejszenie o 3,5 tysiąca zł. I Mała Cerkwica, zmniejszenie o 170 zł. W wydatkach majątkowych mamy ogólnie zmniejszenie o 7000 zł. Z tego termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury, zwiększamy o 7 tysięcy zł i to dotyczy Dąbrówki, kwota 27 tysięcy zł zadania. I w Radzimiu zmniejszamy zadanie inwestycyjne o 14 tysięcy zł, czyli to jest to przeniesienie Funduszu Sołeckiego i wartość zadania zostanie 36 tysięcy zł. I pozostała działalność 921,95. Tutaj przesuwamy 2 tysiące Funduszu Sołeckiego w Sitamarkę z zakupów na zakupy
środków żywności. Także tutaj zwiększenie wydatków nastąpiło o 618 931,36 zł, czyli jest zwiększone o 100 tysięcy w stosunku do dochodów, co zostało pokryte nadwyżką z lat ubiegłych. Jak widzimy tutaj główne zmiany są w funduszach sołeckich, po zebraniach sołeckich, które uchwalały budżet na 2020 rok. I w tej chwili myślę, że te środki zostaną w jak najszybszym czasie, ten rok 19 wydany, aby można było rok Funduszu Sołeckiego zakończyć nie ostatniego grudnia, tylko powiedzmy ostatniego listopada, okresy rozliczenia. I to są wszystkie zmiany, które są zaproponowane w tej uchwale. Jak widzimy, trochę tego jest. Czyli dochody tutaj kończą się kwotą 31 169 979 złotych 20 groszy. Wydatki 33 628 278 złotych 44 grosze. Wydatki majątkowe 4 940 737 złotych 87 groszy. Ponadto wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 3 739 666 zł 44 grosze. Zwiększył się deficyt o te 100 tysięcy, czyli kwota 2 458 299 zł 24 grosze. I tak pokrycie będzie kredytem w kwocie 1 024 zł. Tak jak było pożyczkami 1 234 299 zł 24 grosze i nadwyżką za ubiegły w kwocie 200 tysięcy zł. Przychody budżetu w wysokości 3 061 110 zł 24 grosze. Rozchody 602 811, czyli bez zmian. Przychody o te 100 tysięcy większe. Ponadto zmienił się załącznik numer 6 i 6, raczej nie zlecone. Załącznik numer 8. Zadania własne. Zmienił się załącznik numer 9, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tutaj kwota 1 170 143 zł, czyli dotacja do powiatu. Zmienił się załącznik numer 11, czyli Fundusz Sołecki, załącznik numer 14, dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Także patrząc, co zostało w tej uchwale zmienione, to został zmieniony załącznik numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 11 i 14. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę dyskusji. Panie Jacek, bardzo proszę. Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, chciałem tutaj zauważyć, że zawsze dokuczają nam, że najwięcej robi się w mieście. Ten budżet pokazuje, że nie robimy tylko w mieście, robimy też na wsiach i solidarnie radni z Kamieniem głosują, żeby na tych wsiach też coś było. Jak myślę, się trend odwróci, że będziemy robić w mieście, będzie rewanż. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać dyskusji głos? Jeżeli nie, tak? Bardzo proszę, pan Dobry. Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj jakiś taki podział na miasto i wieś jest, wydaje się, nieuprawniony. Tu jesteśmy jedną społecznością gminną i potrzeby większe lub mniejsze są i tu, i tu. I naszym zadaniem jest, żeby te potrzeby rozeznać. Jeżeli trzeba dawać więcej na miasto, jeżeli trzeba dawać więcej na wieś, po prostu tam nie są potrzeby. To jest taka moja uwaga odnośnie naszych tutaj prac. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę uzupełnić, to faktycznie trzeba zwrócić uwagę, że zawsze był taki podział na wieś i na miasto, ale od tego czasu my się, jak tutaj jesteśmy razem, tak jak tutaj pan, jak powiedział pan Dobek, że potrzeby decydują o tym, gdzie idą się. Dziękuję bardzo. To, że takiego podziału znaczy, że gdyby nie było, na kiedy cztery było, to się. Dobrze. Jeżeli nie ma głosu, więc uchwała numer 79 Rady Miejskiej w Kamieniu Krańskim dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krańskim w sprawie ustalenia budżetu gminy Kamień Krański na rok 2019. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. I proszę o przegłosowanie.
Podaję wynik głosowania zmieniając uchwałę Rady Miejskiej Kamieni Krajeńskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. Uprawnionych do głosowania było 13 radnych, za zostało głosów 13, więc jednak przyjęto zmianę. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu następnego, to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sikorskiemu i również wprowadzenie poszczególnego skarbnika. Z tej uchwały w ostatnim czasie to będzie trzecia uchwała o pomocy finansowej dla powiatu. Na poprzedniej sesji była jedna i teraz następna. I to jest związana właśnie z tym projektem drogi w Jeźniąkach. Czyli zwrócono 19 931 zł z roku 2017. My dokładamy z budżetu gminy w tej chwili 11 tysięcy, czyli łącznie 30 931 zł. W tej uchwale przesuwamy do powiatu na kwotę łączną dotacji na chodniki, to będzie 55 931 zł, przy planowanej koszcie dokumentacji 110 000 zł. Także bez pomocy naszej powiatowi na pewno tego projektu by powiat nie zrobił. Dlatego jest potrzeba wspomóc powiat no i mieć taki projekt w przyszłości realizować tą inwestycję ze środków. Też miejmy nadzieję zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Tutaj jest. Jeżeli nie mam, to wobec tego czytam uchwałę. Uchwała nr 80 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskiej z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sikorskiemu. Uchwała wchodzi w życie do podjęcia. I proszę o przygłosowanie. Podaję wynik głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu Sikorskiemu. Uprawnionych do głosowania po 13 radnych, głosów za oznacza 13. Uchwała należy głośno. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ustalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie zamykanym kraju. I wprowadzenie proszę pana prezesa. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Chciałbym pokrótce przedstawić założenia uchwały dotyczącej górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zamykańskiej. Na komisjach szeroko ten temat był omawiany. Na podstawie artykułu 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezobsługowych i transportu nieczystości ciekłych. Stawka opłaty za opróżnienie zbiorników bezobsługowych i transport nieczystości ciekłych była niezmienna od roku 2011 i w związku z tym zaistniała potrzeba zaktualizowania stawki. Na podstawie uchwały z 2011 roku ta stawka wynosiła 16 zł. W tej chwili stawka, która obowiązuje, którą mamy w cenniku jako spółka, wynosi 20 zł i 20 groszy. Między innymi dlatego tutaj potrzeba zaktualizowania tej stawki do stawki 25 zł. Jest to górna stawka. Zaznaczam, że w tej chwili ta stawka wynosi 20 zł i 20 groszy. Ponieważ ona wcześniej, znaczy w tej chwili nie pokrywała wszystkich kosztów związanych z usługą w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. I też chciałbym tutaj jednoznacznie przedstawić, szanowni radni, że podjęcie tej uchwały, czyli stawki 25 zł nie zmieni w naszym cenniku stosowanej tej stawki, którą w tej chwili spółka wykonuje za stawkę 20 zł i 20 groszy. I wierzę tutaj dosyć mocno, że zapowiadamy kontrole dotyczące opróżnienia zbiorników bezopływowych przez właścicieli nieruchomości, bo takie właśnie są ich obowiązki. Będą kontrolowane przez gminę. Również tutaj my jako spółka służymy pomocą i te kontrole będą się odbywały na terenie całej gminy. Szczególnie w tych przypadkach,
gdy właściciele nieruchomości z tego obowiązku się nie wywiązują, a jednocześnie pozostali właściciele nieruchomości, którzy regularnie wywożą te ścieki, te nieczystości ciekłe, no są jednoznacznie pokrzywdzeni. Ponadto górna stawka stosowana jest w przypadku konieczności zorganizowana przez gminę opróżnienia zbiorników bezodpływowych z stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku zawarcia umowy i korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. I to jest ta sytuacja, która tutaj przed chwilą na tych przekazana. I zgodnie z artykułem 6 ustaw 7 ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłaty za utrzymanie zbiorników bezodpływowych wyliczonym zastosowaniem górnej stawki. Więc ja tutaj z tego miejsca apeluję do tych właścicieli nieruchomości, żeby podpisywali umowy i zlecali nam wywozy tych nieczystości ciekłych, żeby ewentualnie uchronić się przed taką okolicznością. Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych utraciły moc w związku z przejściem od dnia 1 lipca 2013 roku zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przez gminę Kamień Krański, skutkiem czego zastosowanie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w mniejszej uchwale jest zbędne. I dla porównania jeszcze stawki górnych opłat w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczyszczeń w innych gminach, jak to się kształtuje, w gminie Sępólno-Krajeńskie uchwała z dnia 25 kwietnia 2013 roku 19 zł 68 groszy brutto. Gmina Więcbork uchwała z dnia 13 grudnia 2012 roku 20 zł brutto. Gmina Sośno uchwała z dnia 30 stycznia 2013 roku 20 zł brutto. Gmina Gołdobrzy uchwała z 2015 roku 50 zł brutto. Gmina Kruszwica uchwała z 2019 roku 40 zł brutto. I gmina Chrostkowo uchwała z 2019 roku 40 zł brutto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja otwieram dyskusję. Pan Piotr prosił o głos. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Nawiązuję do tej uchwały, którą mam podjąć. Otóż w uchwale jest zawarta stawka 25 zł brutto za metr sześcienny wywieżonych ścieków, natomiast w uzasadnieniu z 2011 roku jest 16 zł. I teraz nie wiemy, czy to jest netto, czy brutto, ale sprawdzając swoje po prostu wyliczenia, okazało się, że to jest kwota netto. Natomiast do tej kwoty netto dochodzi kwota 3 zł. To jest za przyjęcie oczyszczenia ścieków, a kwota transportu nieczystości kosztuje 15,70. To daje kwotę 18,70, do tego dodatek 8% VAT. Łączny koszt 20 zł i 20 groszy. Pan prezes proponuje nam 25 zł, a więc podwyżkę o 24%. Uważam, że to jest zbyt wysoki koszt, ponieważ uzasadnię to jeszcze inaczej. Co wchodzi na wywóz tych nieczystości? Otóż przede wszystkim koszt paliwa, koszt pracownika, no trochę kosztu energii elektrycznej na oczyszczalni. I to jest cały koszt. Koszt paliwa w 2011 roku wynosił około 5 zł. Pamiętamy, bo to był rok wyborczy i pan prezes Kaczyński przyszedł z kanistrem do Sejmu, a posłowie opozycji wtedy robili konferencję prasową na stacjach benzynowych, więc to ten obowiązuje dzisiaj, także jest 5 zł. Energia elektryczna również na tym samym poziomie. To zależy jeszcze do jakiej grupy kto należy, ale należy do grupy zakupowej, takiej zbiorowej, to ta kwota jest niezmienna w tej chwili za energię elektryczną. Owszem, troszeczkę wzrosła płaca minimalna, jednak nie sądzę, żeby pracownicy otrzymywali wynagrodzenie płacy minimalnej z NBK i M w kamieniu. Jeżeli otrzymują większą kwotę, większe zarobki, to tylko dodatek stażowy chodzi o procent podwyżki tej płacy minimalnej. Więc uważam, że
Po prostu mieszkam na wsi, widzę ile osób wywozi. I równie może tam na 100 budynków wywozi 5 budynków. Reszta wszystko gdzieś znika, te ścieki. I teraz my mamy otrzymać karę za to, w kwocie 24% więcej mamy płacić za to, że wywozimy. Czyli ci, co wywożą, to są porządni, zamawiają, będą płacić 24% więcej. Uważam, że jeżeli pan przez 8 lat nie podniósł tej stawki, to wyliczenie widzę takie proste, może mi się to źle kojarzy, ale 8 lat, a inflacja była 3%, więc 3 razy 8 to jest 24, wychodzi idealnie. Może to jest bieg okoliczności, ale może nie. Ja ewentualnie po rozmowach tutaj z kolegami w kuluarach, możemy przyjąć 10% tej podwyżki, ale nie 24%. Tym bardziej, że niedawno podniesiono nam śmieci o 50%. Jest ta gmina jest najdroższa w okolicy w powiecie sępoleńskim i naprawdę te obciążenia są dla mieszkańców uciążliwe. Myślę, że jeżeli w takiej formie ma być ta uchwała, to ja po prostu się wstrzymam od głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Januszewski, bardzo proszę. Ja w sprawie dość długo dyskutowaliśmy na komisji i tak naprawdę jeszcze do dzisiaj nie wiem, czy ta 25 zł brutto się mówi. Czy w tym jest wliczony też transport, bo dla mieszkańca, którzy płacili transport i wszystko, to jeszcze z brutto można powiedzieć. Czy w tym jest też transport? Bo jeśli dojdzie jeszcze transport, to będzie to dużo więcej. Z tym wszystkim. I zwrócono nam uwagę też na tym komisji, że są ludzie, których już dzisiaj nie stać na opłacenie tych ścieków, ale żeby nie wylewać do rąk, ja to mam taką propozycję i prośbę, wniosek do pani dyrektor Miejskiej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby w swoim regulaminie, bo stwierdzają, że nie mogą pomagać w tej sytuacji do tego celu, stworzyć tytuł, który im umożliwi pomoc właśnie w tym ludziom najbardziej potrzebującym, jeśli chodzi o ścieżki. Może to się da zrobić. Byłoby to inne zmiany, które bo wiadomo, koszty są i poniżej kosztów nie może tego robić, ale mieszkańcy by wytrzymali. Ale musi być taki tytuł w regulaminie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który umożliwia im tak, to, bo takie mam dzisiaj wrażenie, żebyśmy to na komisjach tak, 25, no dyskusja była, to wysokie, to, ale tak, jakby to zrobię, dobra, niech będzie. Bez żadnej empatii wobec tych biedniejszych ludzi. I jeśli by się dało to pogodzić, tą cenę, jak tutaj pan Okarski mówił, może obniżyć, trochę obniżyć i ta pomoc dla najbiedniejszych do środka pomocy społecznej, może by to było jakieś rozwiązanie. Nie wiem, czy to rozwiąże problem całkowicie, ale może chociaż trochę. Jeszcze może jedna uwaga, przepraszam. Pracuję w zakładzie komunalnym 20 lat. I mogę panu powiedzieć, panie prezesie, że taka radykalna podwyżka spowoduje zmniejszenie wywozu i tego czarnego rynku wylewania ścieków gdziekolwiek. Myślę, że można to zrobić krok po kroku, z rozsądkiem, stopniowo, co roku, ale naprawdę nie o taką kwotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan? Dobry, bardzo proszę. Może pan 100% podnieść, na nich to i tak nie ma znaczenia.
oni po prostu nic nie płacą. Myślę, że działania powinny być w innym kierunku, żeby jakoś ten system troszeczkę uszczelnić. Nie wiem, być może byłoby rozsądne zrobić jakiś ryczałt, żeby po prostu nie było możliwości właśnie motywacji wylewania tego gdzieś na boku. Jakiś rozsądny, który by rozłożył się na cały system oczyszczania gminy, że ci, którzy na przykład nie mogą się podłączyć do kanalizacji gminy, gdzie ona jest, mogliby też objęci takim wspólnym systemem opłat, niezależnie od tego, ile jest wywożone od nich tych nieczystości. A ci, którzy nie chcą, no, powinni mieć wtedy odpowiednio wyższe, żeby ich motywowało to, żeby się podłączyli. Ale no, są takie obszary w naszej gminie, że nigdy nie będzie tam kanalizacja doprowadzona, bo się po prostu to nie kalkuluje, kilka gospodarstw mieszka i oni no, w pewnym sensie i tak są poszkodowani z tego względu, że one wszędzie daleko, zwykle drogi też często nieprzejezdne, jeszcze mają dużo za do płacenia. Więc ten system wydaje mi się tak należałoby troszeczkę dopracować. I ta wysoka podwyżka nie uzasadnia, nie jest uzasadniona w obecnej sytuacji, moim zdaniem. Także będę głosował przeciwko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie pana Januszewskiego, radnego Januszewskiego, 25 zł brutto to jest, są wszystkie koszty uwzględnione w tej stawce. Także czy będzie to oczyszczanie ścieków na oczyszczanie ścieków, czy będzie to transport, jest to już w tym wszystkie są uwzględnione koszty. Odpowiadając tutaj na pytanie pana radnego Piotra Łukarskiego i też taki mój, że tak powiem, apel do wszystkich radnych, to państwo chyba nie zrozumieją do końca tematu. Stawka górna, stawka górna nie znaczy, że będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którą stawkę regulujemy, to 20 zł i 20 groszy. Ona oczywiście wynikła z między innymi z kosztów utrzymania tej działalności. Panie prezesie, 16 zł były od 2011 roku, prawda? Ja mam w tym mój rachunek. 20 zł, 20 groszy. Więc pan górną stosuje. Jaką ja mam gwarancję, że pan nie będzie stosował górnej stawki za tydzień czy za miesiąc? Żadnej. Zgodzę się z tym, że już stosuję tą wyższą stawkę, ponieważ chciałbym, żeby to zostało w takim długim okresie, bo szanowni państwo, zobaczcie sobie, od 2011 roku nie była zmieniana. Ona generalnie powinna być zmieniana z większą częstotliwością. Ona po prostu, można powiedzieć, no, nie została zmieniona w tym okresie, w którym powinna. W związku z tym, żeby to urealnić i na dzień dzisiejszy stawkę, którą my stosujemy 20 zł 20 groszy, chcemy utrzymać. Nie jest moim zadaniem, żeby tę stawkę podnosić do wartości maksymalnej. Ale jednocześnie zwracam uwagę na to, że wiele jest tutaj jeszcze, można powiedzieć, niedociągnięć w tym sensie, że właściciele nieruchomości nie pozbywają się tych ścieków, a powinni, to wynika z ich ustawowego obowiązku. I oczywiście nie jest moim tutaj zadaniem, czy jakąś chęcią, żeby pozostałych tych właścicieli, którzy w sposób jasny, czytelny i regularny odprowadzają te ścieki i zlecają na własności płynnych. Więc założenie jest po prostu inne, tak? A wierzę, tak jak podkreślałem tutaj w tym uzasadnieniu, że te kontrole będą się odbywały i to spowoduje, myślę, w dalszym etapie w przyszłości, że nawet można będzie pokusić się o zmniejszenie tej stawki, bo ilość ścieków, która będzie generowana przez tych ludzi, może spowodować, że te koszty będą niższe. To z prostego rachunku wynika, tak? A można to zrobić. Ja rozumiem, że to nie zajmie nam pół roku, rok, być może to potrwa nawet 3 lata albo i 5, ale należałoby iść w tym kierunku, żeby jednak ten system pod tym względem uszczelnić. Jeżeli mamy sieć kanalizacji sanitarnej,
no to tak samo obowiązek wynika podłączenia się, bo jest ona w granicach, znaczy jest ona, że tak powiem, do dyspozycji. To też również wynika z ustawowego obowiązku. A jeżeli ta sieć jest niebudowana z przyczyn, zwykle to się zdarza, że nieekonomicznych, nieuzasadnionych ekonomicznie, no to są inne możliwości pozbywania się tych ścieków. Zbędka bezodpowiedzialnych albo przydomowych oczyszczalnych ścieków. I tutaj ustawa wyraźnie wskazuje, że takie obowiązki wynikają. Dziękuję. Generalnie się z panem zgadzam, panie prezesie, jeżeli chodzi o zmuszenie obywateli do tego, żeby wwozili swoje nieczystości. No może, nie wiem, bo to może tak głupio brzmi, że ja się tam chwalę, że z Gettysburga, że tam, co prawda, jutro ostatni dzień delegacji. Ale od paru lat gmina Więcbork prowadzi kontrolę w wszystkich miejscowościach, gdzie nie ma kanalizacji. Chodzi komisja z Urzędu Miejskiego, chodzi jeden z pracowników ZGK i chodzi również policja, bo nie ma straży miejskiej. I posypały się mandaty. Nie były one tam takie bardzo przerażające, bo to wiadomo, ci ludzie też nie mają tyle pieniędzy, ale 50 zł głosu policzy mandatem. Ale ta akcja była i trwa do dziś. Każde zgłoszenie powoduje, że komisja idzie i po prostu patroluje posesję, co spowodowało naprawdę sporo wywozów. Powiem na takim przykładzie. W tej chwili w Brunowie Krajeńskim gmina kładzie kanalizację. Kanalizuje no, prawie 80% wsi. Do tej pory były tam wywożone te ścieki. Muszę wam państwu powiedzieć, że firma, bo nie wiem, czy państwo macie też tutaj konkurencyjną firmę i wydanie koncesji jakiejś obcej firmie na wywóz ścieków? Nie, chyba jesteście monopolistą, wszystko, nie? No u nas są jeszcze dwie firmy. I w momencie, kiedy obywatel, który wywoził te ścieki, on zrezygnował, powiedział, że będzie kanalizacja za chwilę, więc przyszedł i złożył, to jest firma za mną. Ale ci ludzie do momentu wykonania tej kanalizacji, której odbiór ma być na koniec października, przychodzili hurtem, dosłownie hurtem przychodzili podpisywać umowy, bo byli, wiedzieli, jakie czekają ich konsekwencje, jeżeli nie podpiszą tej umowy z nami, bo nie było tam, następny przewoźnik jest Sutniewie. I jest jako taki porządek, jest tych ścieków sporo. Dlatego mówię, że to jest bardzo ważna rzecz dla ochrony środowiska, dla nas wszystkich. Wszyscy teraz mówimy, już mówimy o spalaniu w kotłach. Teraz no, ścieki to jest straszna trucizna, naprawdę, państwo wierzcie mi. I one się dostają do jeziora Zamarte. Konkretnie mówię na przykładzie Jóźmiany. Płynie tą rzeczką do Kamienia. Naprawdę myślmy przyszłościowo, bo tak dalej być nie może. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja kontynuując myśl tutaj mojego przedmówcy, faktycznie, na przykład takie Jeżdżanki to jest krajobrazowy park i Ciechance, Szamba i tak dalej. Rzeczą naprawdę pilną jest podłączenie tych Jeżdżanek do oczyszczalni ścieków w Zamartem, którą z kolei przejmie gmina. W ostatnim piśmie pan burmistrz odpowiedział mi, że gminę nie stać, a spółdzielnię mieszkaniową, która składa się z czterech bloków i czworaka ma stać, w takim układzie nigdy ten problem nie zostanie rozwiązany. Ja jeszcze raz apeluję o to, żeby się nad tą sprawą pochylić tak rzetelnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No ja tylko mogę ewentualnie do pana Piotra Łukaszkiego, tak? Zgadzam się z tym 100%, tak? Więc tak jak tutaj przed chwilą powiedziałem, no wierzę w to głęboko, że te kontrole nas będą następować. No i nie będzie, można powiedzieć, refundowanych dla tych, którzy z tego obowiązku, czy z tego obowiązku po prostu się nie wywiązują. Bo jeszcze raz podkreślam, te osoby, które cały czas wywożą te ścieki, zamawiają wywóz nieczystości ciekłych, no ponoszą tego konsekwencje, a nie chcemy tego. I możemy oczywiście również karać te osoby, nawet do 500 złotowych mandatów. Bo oczywiście no nie mamy tutaj
jednostek, które zajmują się na terenie gminy, więc może być to tylko i wyłącznie policja. Ale nawet i te 50 zł, tak, które tutaj zostało przez pana Piotra opowiedziane, spowoduje, aby w jakiś sposób tutaj zmusi te osoby, żeby podpisały tę umowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja robię takie pozycje, że te 25 zł to są te, ci co nie wywożą i to są najwyższe kary. 25 zł, tak, już jak gdyby zakładamy tą górną stawkę, żeby no właśnie nie dochodzi do takiej sytuacji, że będziemy co jakiś czas zmieniać tą stawkę na kolejną, tak? To jest max, to jest górna stawka. Ona może być zastosowana w przypadku wydania przez pana burmistrza decyzji administracyjnej, przymuszającej właśnie osobę, która nie pisała umowy, nie chce podpisać umowy i braku i nie posiada dokumentów potwierdzających wywóz tych nieczystości ciekłych. I taka decyzja potem wydawana jest na rok. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Nieczystości ciekłych na terenie gminy Kamień Krajeńskiej. Uprawnionych do głosowania było 13 osób. Głosów za oddano 4, przeciw 6, wstrzymało się od głosu 3. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia programu współpracy gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność współżycia publicznego na lata 2023. Szanowni Państwo, program współpracy na rok 2020 wynika z wypracowanych zasad współpracy samorządu gminy Kamień Krajeński z organizacjami pozarządowymi oraz dotychczasowych doświadczeń współpracy przy realizacji różnych programów przez stowarzyszenia. W konsultacjach społecznych chyba było udział nie zostało stowarzyszenie, a mianowicie stowarzyszenie Nowej Jutrości Kamień Krajeński. Celem konsultacji było ustalenie priorytetowych zadań do dofinansowania na rok 2020 oraz otwarte w konkursie ofert poszczególnych typach działań. Priorytety do tych zadań to działalność na rzecz inteligencji, integracji społecznej, działalność na rzecz osób z wieku emerytalnych, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowych, obywatelskich i kulturowych, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Chciałbym podkreślić, że współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo dobra, chociażby ten warsztat ruszowy, o którym Państwu przedstawiałem, był przedstawiany w telewizji lokalnej i krajowej. Upowszechniał też nasze walory w tej gminie. Ale są też różne działania i rzeczywiście one wspierają te organizacje pozarządowe i mam nadzieję, że będziemy dalej wspierać działalność tych organizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podjęłam dyskusję. Nie widzę dyskusji. Przechodzimy. Uchwała nr 82 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskiej dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z gminami krajeńskimi w organizacjach sami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
zielonych pożytku publicznego na rok 2020 i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie. Podaję wynik głosowania w sprawie współpracy gminy Kabi z organizacjami pozarządowymi. Doprowadzonych do głosowania było 13 radnych. Głosów za oddano 13, tak więc przyjęto uchwałę jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu informacji, komunikaty oraz sprawy bieżące. Bardzo proszę. Pana burmistrza w związku z tematem gazociągu, który już powiem, zwrócił się do mnie, jakby to ode mnie zależało, panie burmistrzu. Jaka jest moja rola tam na osiedlu? To już kiedyś wyjaśniałem panu burmistrzowi. Myślę, że burmistrz nie powinien znać te zależności. Tam są wyłącznie właściciele lokali i nieruchomości. I od nich zależy, czy oni ten gazociąg będą chcieli, czy nie. A poza tym to są sprawy techniczne i takie rozmawianie, że ktoś tam planuje gazociąg, to nam nic nie daje. Proponuję spotkanie, ale to, żeby był ktoś z PGNiG, ktoś z Funduszu Ochrony Środowiska, finansowanie, czyli Bank Ochrony Środowiska, ja obiecuję, że jeżeli burmistrz zorganizuje takie spotkanie, wezmę swoich fachowców, wyliczą koszty, co za co trzeba zrobić, jakie uwarunkowania. Takie opowiadanie, że jest planowany gazociąg i przychylność sołtysa, czy tam zarządu obkasu, to nic nie... do niczego nie prowadzi. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, chodziło mi o to, żeby pan zrobił zebranie. Panie burmistrzu, jakie jest nastawienie akwarium pochodzi od Sołeckich, nie było to związane z gazownikami, natomiast tak jakby padło, że dzisiaj mogłem, bo jeżeli zapraszam, nie dostałem się przyjechać. W każdym razie jest to uzależnione między innymi od obkasu, czy ta nić gazowa. Panie burmistrzu, jest to uzależnione od kosztów. Trzeba konkretnie warunki, jak to ma wyglądać, a nie, że ktoś planuje gazociąg, to pan mówi tak, jakby ktoś lotnisko międzynarodowe planował w obkasie, bo żeby ułatwić komunikację międzynarodową. Sieć gazowa jest finansowana przez zakłady gazowe, natomiast przyłącza. Tak jak w mieście, tak i na wsi są te same. Oczywiście, tylko musimy ustawić swoje warunki. Dobrze. Myślę, że tutaj spotkanie na ten temat, tutaj ja udzielam głosu tu panu Sebastianowi, bardzo proszę. Ja bym chciał zaprosić jeszcze raz w imieniu wszystkich radnych oraz mieszkańców Zawartych na Święto Ziemia Zawartego. Na otwarcie świetlicy odbędzie się to wszystko w najbliższą sobotę 28 września o godzinie 15. Chciałbym właśnie przypomnieć, że takie coś będzie. Dziękuję. Pani notarz, bardzo proszę. Tak, ja też chciałam poinformować o akcji, która będzie miała miejsce u nas w gminie Kamień Krajeński 16 października o godzinie 12. Będzie to bicie rekordu w udzielaniu pomocy. Organizatorami tej akcji jest Zarząd Samorządu Mieszkańców Miasta Kamień Krajeński, Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Straż Pożarna, tutaj nasza miejska. Także nie tylko uczniowie, nie tylko dzieci, ale też zapraszam mieszkańców. Bijemy rekord. Pierwszy raz, kiedy w ogóle gmina Kamień Krajeński bierze udział w takiej akcji. Myślę, że będzie głośno. Także 16 października, godzina 12. Prawdopodobnie będzie to boisko przy szkole, ale jeszcze ta informacja będzie potwierdzona, także proszę śledzić. Dziękuję bardzo. Była taka informacja podana chyba pan przewodniczący mówił, aby odbyć się spotkanie w sprawie dróg. Czy można było jakieś, chociaż w takim ogólnym zarysie powiedzieć, jakby to miało wyglądać, kto miałby na tym spotkaniu być, ewentualnie co przygotować, jakby to miało wyglądać. I tak się zastanawiam, czy to co będzie wyglądało na tym spotkaniu, jeśli będzie reprezentacja całej gminy, czy to będzie obowiązywało. Dziękuję bardzo. Ja
Wójta i przewodniczących komisji na to spotkanie zaprosić i wtedy będziemy, a później możemy rozmawiać w szerszym kręgu. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja z taką prośbą, ponieważ nie będzie już sesji w październiku, zbliża się Święto Narodowe 11 listopada. Ja z taką prośbą, żeby Pan Burmistrz pilnował, żeby to święto było uczczone na terenie naszej gminy wywieszeniem flag odpowiedniej ilości, żebyśmy się nie wstydzili tych narodowych barw, które są częścią naszej tożsamości i no, czasami dochodzą do mnie takie właśnie głosy, że urząd się tego wstydzi, nie wiem dlaczego. Uważam, że tutaj nie ma powodu zupełnie, ale chciałbym, żeby zadowolić mieszkańców, przynajmniej niektórych, poprosiłbym o wywieszenie odpowiedniej ilości flag narodowych na to święto, które nas czeka, jak co roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Akurat się nie wstydzimy, razem wspólnie z Edem Boboszem i z Dusza, pomszy wspólnie z mieszkańcami udajemy się na cmentarz, gdzie jest to święto obchodzone i oddanie hołdu osobom, które zginęły na wolność ojczyzny. Dziękuję bardzo. Widzę Państwa radnych. Nie, to już. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Panie Burmistrzu, ja mam takie pytanie. Inwestycja w Płodzicu została zakończona, kanalizacja, ale mieszkańcy twierdzą, że niektóre odcinki dróg są, jeżeli popada deszcz, trzeba by było po prostu je zweryfikować i poprawić. I następna sprawa w sprawie szkoły podstawowej w Płociczu. Część dzieci uczęszcza do Kamienia, a część dzieci zostaje w placówce w Płociczu. I jest grupa rodziców, którzy muszą dowozić te dzieci na autobus, który odjeżdża za 25 minut, godzina 8. A reszta dzieci zostaje w Płociczu. I rodzice tych dzieci, którzy mają więcej jak jedno dziecko, jedno zostawiamy na autobus, a z tymi resztą dzieci muszą czekać do godziny 8. Rodzice są przeciwni temu. Chcą, żeby została otwarta jakaś świetlica, żeby po prostu mogli te dzieci zostawić i wracać do domu. Jest taka prośba. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz od razu powie, czy... Zaczynają się to konsultować z oświatą. Pan Marek, dostałem wiadomość od mieszkańców Płocicza, czy byłaby możliwość zbudowania trasy zadaszenia na zatoczce autobusowej dla dzieci, bo czekają na autobus i deszcz pada wszystkim mocno. Jeżeli jest to przy szkole, to mamy szkołę i może... Jak na razie coś się zmieniło, to tylko ceny biletów. Czy Pan Burmistrz ma jakieś informacje na ten temat? Na ceny biletów nie ma wpływu. Sieć została rozszerzona to od radiów, ta sypica, mała sypica i koszty dostępu, to jest pomoc finansowa dla powiatu i pod egidą powiatu jest to dofinansowanie dla PKS-u. I gdzie strona rządowa dokłada do każdego kilometra, żeby te połączenia, które są gdzieś utrzymać. W każdym razie ceny biletów nie wypłacają. Nie jest autobusami, ale wiem, że na razie bardzo dobrze to wszystko funkcjonuje i zorientujemy się, jak różne te sesje mamy w cenach. Dziękuję, u nas nic się nie zmieniło. Najgorsze połączenia komunikacyjne
były Radim Dąbrówka, akurat Dąbrowa, Dziedkowów, akurat ostatniej miejscowości mają mną mieszkańców, które autobusu tam puszczono. Natomiast Radim i Dąbrówka też zostały szerzone chyba, nie? Dziękuję bardzo. Pan chce zająć głos? To poprosiła. Nie, bo ja już. Aha, dobrze. Chciałbym jeszcze dodać, że do tym głosu jako osoby, że to odbyło się drugie spotkanie, żeśmy uzupełnili o problemie mieszkańców, przyspieszeniu bądź opóźnienia autobusu, żeby dostosować do połączeń z chodnicami i do nie będzie uwzględnione. Nie wiem, czy już jest uwzględnione, ale miałbym uwzględnione, że dzieciaki z różnych szkół i różnych miejscowości będą miały połączenia na główne autobusy wyjazdu do chodnicy. Czy mamy wszystkie te dzieci zdążą, żeby do Kamienia dojechać i przesiąść na autobus? Tak, ja myślę, że to przynajmniej. Czy jest to porozumienie, bo tam mamy autobus, które mają serwisy standy i on miał prosić, żeby było przeszone, żeby dzieci dojść do... Właśnie, bo takie są rozumienie, żeby to by było coś wspaniałego. W związku z wyczerpaniem myślę, że wyczerpaliśmy porządek obrad. Dziękuję wszystkim za sprawne przeprowadzenie dzisiejszej sesji. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Jak już tu pan Sebastian nadmienił, że zapraszamy wszystkich na Świętorzyniach, to otwarcie sali również. Też zapraszam serdecznie wszystkich tu mieszkańców i wszystkich tutaj soficów radnych. Zresztą zaproszenia chyba były. Także zamykam ją serdecznie na miejscu.